No hej, 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 cześć, siemaneczko, siemaneczko, witam bardzo serdecznie. No oczywiście, słuchajcie, a jakżeby inaczej, na streamie z Heroes 3. I zaczynamy drugi dodatek do tej gry, czyli The Shadow of Death, czyli oczywiście Cień Śmierci. Siemaneczko, siemaneczko, kto jeszcze tego nie zrobił, pamiętajcie, warto zostawić na taką zacną gierkę łapkę w górę. Co tu się dzieje? Zakład. Ja jeszcze się dobrze nie przywitałem. Ja jeszcze nie powiedziałem, żeby każdy zostawił łapkę w górę, żeby w ogóle, wiecie, zasubskrybował. A tu już coś takiego się dzieje. Co tu się odwala? Dziękuję bardzo. Co tu się odwala? Dziękuję i pozdrowienka. Kto to tak? Czekajcie, zakład, zakład. Czy jest zakład... czy jest jakiś zakład, o którym nie wiem? Co tu się dzieje? Dziękuję. A kogo my tu mamy? Kirito, Szymix, Wexter, Bobergamer, Marek Kurowski, Daniel Wodzyński, Abix, Kirito Piki, Bartolomeo, Paweł E, Seris, Zielek, Znaken, witam, witam. Patrząc na to, że jest Piki, a Piki różnymi ksywkami często jedzie, to może to Piki? W każdym razie dziękuję za wsparcie, ludzie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czekajcie, raz mam grę za głośno, muszę sobie tak uregulować. To nie ja. O, dobra, jak Piki powiedział, że nie on, to okej. Okay. Który to w takim razie? Tym razem na serio nie, no wierzę, wierzę. Pan Pomarańcz, witam. Czy to był zakład? Oczywiście. Rataj! Siemaneczko, co tam słychać? Witam, witam. Civi, siemaneczko. Igor Wojciechowski, elo, Puke Art. No słuchajcie, brakowało mi jakiejś takiej gierki na nocne streamy. Znaczy nocne, no wieczorne, chociaż czasami może i nocne. Dlatego stwierdziłem, że no trzeba by się zająć w końcu tym dodatkiem. Więc jakżeby inaczej. Anubias Czaki, witam serdecznie. Patryk Grobaczewski, witam. Moi drodzy, no trzeba będzie chyba zaczynać. No ja jeszcze raz bardzo dziękuję. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale dodali coś takiego jak możliwość mieć dwa cele. Więc w sumie stwierdziłem, że są dwa ważne cele w tym momencie. Jeden to nadchodząca gra, czyli Kangurek K.O. Słuchajcie, ale czekam na tego remake'a. Za dzieciaka grało się w jedyneczkę Kangurka K.O., więc... Będzie seryjka, jak najbardziej. A drugi cel to też taki dość spory. Czekajcie, coś moim gardem jest oczywiście nie tak. Za dużo w ciągu dnia gadam, naprawdę, za dużo. Natomiast drugi cel, słuchajcie, to jest taki naprawdę spory, duży monitor, ale to po to, że jak tylko wjedzie w końcu do mnie światłowód, a to w wakacje już się musi stać, to zamierzam tutaj robić streamki w ogóle w większej rozdzielczości, żeby to jakoś ładnie wyglądało i w ogóle. Więc progres, progres i jeszcze raz progres. A jakże? Trzeba. Bo jak się stoi w miejscu, to się człowiek cofa, jak to się mówi. Czy zainstaluję Heroes 3 Horn of the Abyss? Może. Nie mówię, że nie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Po Armageddon Blade mówili, że Heroes najwcześniej czerwiec, lipiec. Miła niespodzianka. No, troszeczkę przyspieszyłem. Ale mam nadzieję, że nie będziecie z tego powodu narzekać. Igor Wojciechowski odnowił wspierającego. Dziękuję. Czy będę robił Lives in the World? Nie kojarzę, więc nie wiem. Raczej nie. Co u mnie? Dużo pracy. Dodatkowo starty w półmaratonach. No to porządnie, rataj. No ja to dalej tylko piłeczka. Tak to w sumie nic innego, jeżeli chodzi o aktywność. Ważne pytanie. No dawaj, Tavi, dawaj. Też gram w Heroes, no i prawidłowo. Słuchajcie, zaczynajmy. Wiem, że czekacie, ja też czekam. Kampania Cień Śmierci. I zobaczcie, tu od razu mamy dwie kampanie zablokowane, a cztery dostępne. Wśród kampanii mamy Nowy Początek, Eliksir Życia, Tnij i Siecz oraz Narodziny Barbarzyńcy. Kirito, 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 dziękuję. Jak ci minął dzionek w pracy? A no ta, bo dzisiaj 10. Donatę wysyłam.
Dziś dając wypowiedzenie, dowiedziałem się, że mam 22 dni zaległego urlopu. Mam 5-dniowy tydzień pracy, przez co cały czerwiec mam wolny. No kurde, no i to jest porządnie, to jest porządnie. No to dobrze, Kiri, to dobrze, dobrze. Dziękuję ci bardzo za wsparcie. No rzeczywiście, no, ale mam nadzieję, że teraz wiesz co, że kolejna praca będzie jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza. Oby zawsze tak powinno być. W ogóle czekajcie, muszę sobie powiększyć okienko czatu, bo jest jakieś takie małe, a ja lepiej, żebym widział, co piszecie. Dobra, zaczynamy nowy początek. Słuchajcie, Gem przybywa do Enrod wkrótce po zakończeniu wojny o sukcesję. Najpierw pomaga jednostkom z miasta Glovergreen, a potem adeptowi magii w walce z nekromantami z Deji. Opis scenariusza, w ogóle nazwa Oczyścić granice. Gem musi pokonać wszystkich wrogów, nie przegrywając przy tym ani jednej bitwy. Nie może przekroczyć 10 poziomu, ale zdobyte doświadczenie umiejętności zaklęcia będzie mogła wykorzystać w następnym scenariuszu. Dobra, i możemy tak, wziąć 10 drewna i rudy. Okej, w tym zamku w sumie potrzebne. 8 kryształów, no w sumie też, no albo gildię magów poziom pierwszy. Przy czym ona kosztuje co najmniej 5 drewna i 5 rudy, jeżeli dobrze pamiętam, i tysiak. No i teraz nie wiem w sumie, co się bardziej opłaca. Ważne pytanie, znamy się ponad rok, czy zostaniemy przyjaciółmi? Znaczy, wiesz co, Tavi, no to tak ciężko tak powiedzieć, wiesz co, tak przez neta, tak znamy się. Ja to bym raczej powiedział tutaj, zostańmy na relacji, youtuber, widzowie. Szanuję was bardzo, ale w sensie, wiesz... wspólne spotkania, grille, to raczej nie. 9 dni, ja wiem, ja czekam jak najbardziej, słuchajcie, oj, będzie się działo. Gildia 2K Golda i 5 drewna rudy. A, no to rzeczywiście, jak 2K Golda, to bierzemy. Tak jest, jestem Herosem, o może tak jak z mitologii. Dziś dam grosza nienawiści, Zielec. Masakra. Aj, musiałeś to zrobić. Rewanż za Kryton. To jesteś Herotuber. Dziś ja dam grosza nienawiści. De pozdrawiam Kirito Jens. Dziękuję bardzo, Zielek. Dziękuję i również pozdrawiamka. Ej, dobra. LOL. Ej, właśnie się skapnąłem, słuchajcie. Że w tej grze da się wybierać poziom trudności w kampanii. Zawsze poziom trudności był... nie do zmiany. O kurczę. Ja lubię ten tryb, bo tutaj jest, wiecie, że mają tą samą ilość zasobów, a komputer gra najlepiej jak umiem. Daj na 200%. No nie wiem, słuchajcie, po takim przerwie, czy ja dam rady na 200. Może zacznijmy od tego, a potem zobaczy się. Ale jestem w szoku, bo nigdy nie dało się. Zawsze był nałożony poziom z góry. Czasami był ten najmocniejszy. Ale nie wiedziałem, że tak to działa. U mnie też robili światłowód, ale nie mają dokończone, więc lepiej się za szybko nie cieszyć. Ja powiem tak, u mnie wisi już przed domem, ale jeszcze nie zrobili. Niestety. Ale zobaczymy. A ja od 6 do 14 praca, po pracy Pokémon Go. Chciałbym się pochwalić, że zacząłem zbierać figurki Marvela z Legostini. O proszę. A to fajne hobby. Mateusz Wędzik, siemaneczko również, witam. Ej, dobra, słuchajcie, zaczniemy z tym poziomem, no i bierzemy gildię i startujemy. Trudno uwierzyć, że już tyle lat minęło od pokonania Archibalda i sprzymierzonych z nim nekromantów oraz zakończenia wojny o sukcesję. Od tamtych czasów moje życie jest koszmarem, pełnym potępionych duchów z całego Enrod. Mam tylko nadzieję, że moja dawna nauczycielka Amanda miała rację. Mam nadzieję, że podróż do Antagarichu uciszy duchy wojny. Okej. 8 miesięcy temu moja instruktorka Amanda opowiedziała mi o urządzeniu wynalezionym w Antagarichu, które może pomóc zakończyć moje nocne koszmary. Ten wynalazek, który nazwała namiotem medyka, jest w stanie wyleczyć wszelkiego rodzaju rany. Ruszyłam więc w podróż z Enrod do Antagarichu, pokonując po drodze cały ocean, aż wreszcie przybyłam do miasta Glovergreen, gdzie udało mi się zakupić to cudo. Namioty medyka, jak się wkrótce dowiedziałam, są tu bardzo poszukiwane. Glovergreen leży na spornych ziemiach pomiędzy Eratią, Avli i Dejią. Obecnie ziemie te są pod władzą Eratii, ale nekromanci z Deji wciąż je najeżdżają. A ponieważ siły militarne Eratii nie są skore do szybkiego zajęcia się tą sprawą, burmistrz Glovergreen Delino powołał własną armię. Brakuje mu tylko doświadczonego dowódcy.
Gdy Delino dowiedział się, że w Enrod w czasie wojny o sukcesję byłam generałem, wezwał mnie do ratusza, aby porozmawiać ze mną o militarnych niedostatkach krainy. Zdobył moją sympatię i zgodziłam się objąć dowództwo w kampanii mającej na celu zniszczenie nekromantów. Nie cieszę się na myśl o kolejnej wojnie, ale czarnych magów trzeba koniecznie powstrzymać, by nie zniszczyli Erati, tak jak zrobili to z Enrod. Dokładnie, cel jasny, cel zrozumiały. O, siemka Misiula, siema Ploski, witam serdecznie. Co do pracy teraz, to na studia oraz przeprowadzkę do nowego mieszkania. Przestałem studiować, bo musiałem do pracy iść, bo moja mama dość mocno się pochorowała. A, no to rozumiała sprawa, Krito, jak najbardziej. Nawet medyka cudem, no właśnie, a czy dobry tekst. Coś w tym jest, słuchajcie, mapa jest malutka raczej, już to widać. Mogę mieć innych bohaterów, a czekajcie w ogóle, tylko pytanie dnia. Bardzo ważne pytanie. Aha, czyli tylko ona przejdzie do kolejnego poziomu, czyli inni bohaterowie nie przejdą, czyli innych bohaterów nie ma sensu rozwijać, no ale zawsze się ktoś przyda. O, ten ma logistykę, biorę cię ziomeczku, bierzemy, kupimy sobie radę, tak jest, tutaj sobie też kupimy radę, żeby już od początku coś tam zarabiać. Pieniążki zawsze się mogą tutaj troszeczkę przydać. Dobra, co my tu mamy? Troszkę kasiurki, zawsze dobra. Kasa, jeszcze raz kasa. Dobra, co my tu mamy? Mamy dobre rzeczy, mamy, tylko trzeba się oczywiście rozejrzeć. Dobra. Więcej pieniążków. O, i są kopalnie, kamieniołomy, te sprawy, tak jest. No dobra, na razie więcej nie będziemy ich tworzyć. Na razie, Tavi, na razie. Nintendo ogłosił dzisiaj Indie World, więc można niedługo się spodziewać Directa. A, no w sumie, nawet nie wiedziałem, powiem wam. Nawet nie wiedziałem, że tak się stało. Czekajcie, na razie pójdziemy sobie nią tutaj. Tu jest zielony strażnik granicy, ale jeszcze tam nie przejdziemy. Tu warto sobie kupić jakąkolwiek armię. Dobra, tutaj przyjmujemy centaury. Oho, jest tutaj kamieniołom tartak. Dobra, dołączajcie. Zaraz damy jej jakąś fajną armię. Dobra, słuchajcie, powoli rozwijamy to wszystko. Jakoś trzeba działać. W sumie w jakąś armię może trzeba było iść. Czemu są dwa cele? A tak stwierdziłem, że dzisiaj włączyli w ogóle, wiesz co, Misiula, dzisiaj włączyli jakąś taką możliwość. Wyskoczył mi komunikat włączania więcej niż jednego celu. I w sumie stwierdziłem sobie, a se włączę. Zobaczymy, jak ta opcja działa, czy to ma w ogóle jakiś sens. No i se włączyłem. Ach to, te moje rozkminy. Dobra, przekaż armię. O, patrzcie, ma namiot medyka, wow. Incredible. Dobra, natomiast fajnie byłoby, mówię, trochę tutaj może. O kurde, ile to kosztuje drewna? Ojej, to było średnie. Może niepotrzebnie w to inwestowałem. No może. No w sumie to było głupie. Dobra, kup to przynajmniej będziemy wymieniać tutaj co nieco. No, trzeba było troszeczkę inną decyzję podjąć. Tutaj też walniemy magazyn. Będę wymieniał kryształy, słuchajcie, na jakieś inne dobre surowce. Zawsze się przydam. O, to też daje losową liczbę bogactw. To niech będzie. W sumie nie zaszkodzi na pewno. Nie zaszkodzi. Dobra, rozejrzymy się, co tutaj mamy. Bo tu jest jakiś... O, tu jest... dobra, to są dwa tartaki, to easy. Z dwoma to my sobie damy radę. Czemu w donatach nie ma opcji kartą płatniczą? A nie ma? Nie wiem. W sumie nie wiem. Myślałem, że jest. Ale okej, okay. Znaczy tam są na pewno jakieś tam przelewy, PayPal i te sprawy. Dobra, czekajcie, zgodnie ze wskazówkami Delina oparłam swoją kampanię na dwóch porzuconych bastionach na północ od Glover Green. Te zamki to dziwne połączenie przeszłości i nowoczesności. Niektóre z mieszkających tu stworzeń są jak starzy przyjaciele, krasnoludy, elfy, jednorożce. W przyszłości dowodziłam też centaurami, choć wówczas posługiwały się łukami, a nie lancami. Dziwi mnie jednak, że również Pegazy, drzewce i smoki zwą to miasto swym domem. No widzisz, tak właśnie jest. Dobra, tutaj są jakieś dobre rzeczy. Kurczę, nie wiem, czy ja sobie z nimi dam sobie radę. Zaraz zobaczymy. O, przyłączyć się chcą, ale zepsuję sobie morale, więc w sumie nie, wolę walczyć, bo chcę doświadczenie. Dobra, tam małe straty. Wiecie, chcę szybko wbić jakiś porządny poziom doświadczenia. Jest chatka maga. Oho, fajnie, pokazało nam zamki. Oho, i w tym nekropolie, takie, które jeszcze nie są zajęte. Dobrze wiedzieć. Jest nieaktywna i pisze, by płacić PayPalem. Serio?
A to nie wiem. Pytanie, kiedy Batman Arkham Knight? Szumachary, powiem ci, że czytasz mi w myślach, bo zastanawiałem się sam wczoraj, kiedy będzie ta seria. Jeszcze nie znam pełnej odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że czerwiec, max lipiec, coś takiego. Dłużej raczej nie. Dobra, wiecie co, najpierw to chyba zainwestujemy w to wszystko tutaj, w te... A nie, gildy nie potrzebowałem na wyższym poziomie. A nie, bo tam była... A, bo tu nie było w ogóle gildii, okej, dobra, to jednak potrzebowałem. Dobra, zbieraj to. Ojejku, jak tu trzeba to obejść. Ależ tu trzeba... O, chatka czarownicy, tylko pytanie, czy... A w ogóle jaką ona ma umiejętność? Mądrość, to jest dobre, no ale to... No nie wiem, czy to się nada, słuchajcie, no nie wiem, czy ten namiot medyka to taki fajny i w ogóle... Serio, serio, mogło być coś fajniejszego. Dobra, tutaj... A, na ratusz mnie nie stać, no tak, no bo biedny jestem, no niestety. Nienawidzę kampanii z tego dodatku, kampania z kryształowymi skokami to ból, o proszę. A można dać donate z wiadomością głosową, ej, ma serio, ej, serio, chyba go włączyłem przez przypadek taką opcję. Znaczy, nie chciałem tej opcji, ale chyba przez przypadek rzeczywiście się ostatnio włączyłam. Masakra. No, trzeba uważać, nigdy nie wiadomo. Czekajcie, co tu mamy? Super, super, bierzemy, słuchajcie, bierzemy w ciemno. Potrzebuję tego. Tutaj też bym sobie przyszedł, ale może najpierw tu? Oj, nie dołączyli do mnie. Dobra, straty niewielkie, a tego się nie zrobi bez strat. Na razie powiem tak, z chęcią bym tutaj poszedł, ale nie wiem, czy damy radę. No zobaczymy, dawaj logistykę. O, dobre rzeczy. Tutaj jest też kapalnia złota, nie no, złota to ja tutaj mogę zdobyć, słuchajcie. Przez przypadek kliknął. No nie, no przez przypadek kliknąłem i jeszcze to klik. Dwa razy misklik, 200 IQ. Tylko ja tak potrafię, słuchajcie, tylko ja tak potrafię, no gro. Gro, nie każ mi walczyć, Boże, nie zrobiłem tego specjalnie. To fajnie, bo jest w tym Batmanie fajny zwrot akcji. O, no, no ja słuchajcie, czekam. Czekajcie, jak sobie kliknę w czytaj grę. A mamy w ogóle autozapis, czekajcie, z 5-10, no to jest tutaj, dobra. Okej, okay. No to jakoś to naprawimy jednak. No mówię, no misklik, kompletny misklik. Tu w sumie nie, bo to kosztuje nas tysiak, to w sumie się nie opłaca, żeby tutaj iść. Okej. Okay. Dobra, czyli tak, tu bierzemy, to atakujemy oczywiście jak najbardziej. Nie inaczej. No i tutaj dalej się rozglądamy, no i troszeczkę próbujemy zarobić. No, może poczekajmy, słuchajcie, żeby troszeczkę zarobić, bo tu jest bida z nędzą u nas, niestety. Ale zobaczymy. Oho, dobra, o, tu można podejść. Czekajcie, jakbyś zdobył trochę armii. Trochę, to tam zawsze się przyda jednak. Przekaż. Co prawda chyba sobie... Nie, nie zablokowałem przejścia. Dobra, pięknie. Dawaj tu, zwiększ moc, że na razie moc. No i zobaczymy, czy zdobędziemy ten zamek. Bo to też tak nie wiadomo. Kurczę, ja po tysiaku zarabiam. Co to ma być? Fatalnie to rozegrałem pieniężnie. Nie gadajcie, że dobrze, bo na pewno niedobrze. To wszystko źle, ale może tych rozwalam. Oni strzelają, wątpię, żebym te straty... No ale czekajcie, dobra, nie. Mamy błyskawicę, może ją wykorzystajmy. Całkiem. Dobra, ty to podjeżdżaj. Tak daleko jak potrafisz. To ci, tych jest 5. Oj, nic nie zrobiłem. Pięknie. Dobra, fajnie, że wy możecie trochę się ruszyć, ale... bo tu wybieram, którą jednostkę chcę leczyć. No, cwane. No dobra, jeszcze raz mogę uderzyć z tego. No niedużo, co prawda, ale to zawsze coś. Tych jest 5, to może tutaj, ładnie. O, tak żeby trochę im poblokować ruchy. Leżeć. Dobrze jest. O, jest świetnie wręcz. Tak jest, o to chodziło. Tylko dlaczego oni tak słabo strzelają? Nie wiem. Serio nie dojedziesz? No ale dobra, przynajmniej postrzelamy trochę, no i chyba koniec. No i mniejsze straty. Dajemy, słuchajcie, mądrość. Oczywiście rozwijamy mądrość, może jakieś fajne czary się trafią, oby. Dobra, tutaj małe straty, dajemy. A słuchajcie, może weźmiemy w szczęście. Wiecie, ziemię już mamy, czyli ją na pewno będziemy mieć, jej nie stracimy. Ale nie uważacie, że szczęście jest fajną umiejętnością, w którą warto inwestować, jak myślicie?
Chyba, że go znasz, jak dasz wait na jednostce, to potem będzie mogła ruszać się dwa razy z rzędu. No to kojarzę, to kojarzę. Ogrywałem na wyparcie do Pokémon Dream, powiem ci, że zmiany w fabule i nie tylko są tyle duże, że warto zacząć na grę od nowa. to nie dla mnie. To nie dla mnie. O Rogal, siemaneczko, witam. Nie wiem, jak myślicie, czy warto w szczęście? Ja tam zawsze szczęście lubiłem, słuchajcie. Znaczy, powiem tak, szczęście, jeżeli dobrze pamiętam, to w sumie było lepsze w Heroes 5. Tam robiło chyba większą robotę, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj, no może, może niekoniecznie. O, siemka Grzegorz, witam serdecznie. W sumie tak, szczęście lepsze było w Heroes 5. Dobra, znaczy tutaj też jest spoko, no ale dobra, okej, słuchajcie, biorę magię. Zobaczymy, może będę żałował. A może się trafi, wiecie, dobra, ten, miejski portal, czy coś. Dobra, dawaj Rady Miasta. No to już będzie 3000 dziennie, a jakbym jeszcze... Ajajajaj, ale kusi, ale kusi, ale wiecie co? A, tylko że nie mam tutaj gildii. Chciałbym tutaj przeczekać, odnowić sobie manę. I dopiero potem to coś jeszcze jest? Nie, tu już nic nie ma. I dopiero jak odnowię manę, to ruszyć gdzieś tam dalej. W sensie, żeby trochę tych magów przynajmniej ponawalać czarami jakimiś fajnymi. A jakbym próbował, czekajcie, jakbym próbował wymieniać to na złoto, to się na razie bardzo nie przyda, a trochę zarobimy. Nawet nie tak mało. O, 5000 i dajemy ratusz. Dobra, było warto, myślę. Myślę, że było warto tą jedną rundę sobie trochę przeczekać. I teraz... Teraz... no tutaj też by się przydało to, dobra. Okej. Spróbujemy ich zaatakować. Tak, mam nadzieję, że nie przegram, a przydałaby się bardzo kopalnia. Dobra, nie będę ponawiał tej walki. I tak uważam, że było w miarę warto. Ej, a tu jeszcze jedna była kopalnia. Tak, a no była. Tam coś jeszcze będzie, nie wiem. Zobaczymy. Tu na razie niestety dalej nie przejdziemy. A może ty rusz w tym kierunku? Masz bliżej? No, zobaczymy. To nie Nazuk. No zobaczymy. Wiecie, nigdy nie wiadomo. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Tak czułem. Dobra, kapitol. Na kapitol nas nie stać, to może chociaż rozbudujmy sobie co nieco. Dobra, pieniążki już będą, słuchajcie. Mam wrażenie, że pieniążki już fajne będą, więc coś tam oczywiście zarobimy. Tu bym też sobie jakąś postać ogarnął, żeby przy okazji, wiecie, kupowała, roznosiła armię i w ogóle. O, oddaj jej od razu, co tam masz dobrego. Tak jest. A my chyba zaraz, tak jak mówiłem, zresztą... ruszymy na drugą kopalnię, bo fajnie byłoby ją po prostu mieć. No i potem się zobaczy. Elficcy zwiadowcy właśnie donieśli, że na północy zlokalizowano dwa zamki nekromantów. To one są źródłem wszelkich ataków i dopóki nie zostaną im odebrane, najazdy nie ustaną. Przejście zamków ma więc kluczowe znaczenie dla całej kampanii. Okej, będę pamiętał. Dobra, walczymy z nimi. Kurczę, mają tych. Ajajajajajaj, mają tych, no ale dobra, bim. Oni są niebezpieczni, słuchajcie. Oni są dość niebezpieczni. Tu lepiej się byłoby fajnie ustawić. Okej, możemy atakować. Spróbujmy. Oni się też leczą, to jest niestety niefajne. Ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, nie ruszają się, to w sumie okej. Skupcie ataki na nich, oni już muszą paść. Po prostu oni muszą... chociaż nie, on nie będzie miał ruchu. Dobra, to może tego olejmy. Tego walniemy. Kurczę, mało coś im zabieram. Dobra, już strzel w tego. Pięknie. No ciężko to zrobić bez strat, od razu powiem. No nie takie proste. A, zdążyli tutaj jeszcze uderzyć. No ale dobra, bij go. Padł, cudownie. Strzał tutaj, strzał w tego. No i niestety centaury nam padły. Ale spokojnie, to wszystko, słuchajcie, się nadrobi porządnie. Dobra, mamy to. A, mogłem tam jeszcze raz z magią, ale dobra. Potrzebujemy ogólnie tego zielonego namiotu. A tutaj są fajne rzeczy do zdobycia, okej. Dobrze wiedzieć, no tak, ale na razie, tak jak wam mówiłem, trzeba by tutaj trochę poinwestować. No i tutaj ratusz jeszcze. Poinwestować, żeby trochę pozarabiać, ale teraz to już nie powinno mi brakować kasy, tylko tyle powiem, nie powinno, mamy z każdego zamku niezły profit, plus
plus dwie kopalnie złota. To robi roboty strasznie dużą. Dobra, aha, tylko że... No dobra, to cytadele w sumie. Też się nadam. Już nie można użyć jej do końca kampanii. Nie no, piki daj spokój, to byłoby straszne. Tak nie gramy. Dobra, czekajcie, co ja tu mogę? No mogę rekrutować i to wcale nie tak mało. Dobra, zawsze coś. A tu już kolejny tydzień w ogóle. Dobra, tydzień królika, tak jest. Tego nam potrzebowaliśmy do szczęścia pełni. Dlaczego to wszystko tak tyle kosztuje i w ogóle? Straszne. Dobra, nie no, musimy, słuchajcie, inwestować w tą armię. Ona musi się ładnie rozwijać. Ty tutaj coś zbudujesz? Też nie. No dobra, to cytadele. A, tylko że teraz na armię nie będzie mnie stać. Oj. Średnio. No tutaj fajnie byłoby trochę strzelców dostać. I wiecie co? Na razie trzeba by na północ ruszać i odzyskać ten zamek. O, tu już kręci się wróg i to wcale nie taki słaby. No w sumie to nie taki słaby. Kurczę, tu jest dużo jednostek jakichś strzelających, ale trzeba by jeszcze poprzejmować te kopalnie. No, to tak w sumie konieczne. Absolutnie konieczne. A, i wiecie co, może sobie włączę, bo ja mam, widzę, że wyłączony ruch wrogów. Niech będzie szybki, ale niech nie będzie niewidoczny, bo ja nawet nie wiedziałem, że on zdobył ten zamek przez to. Po prostu nie mogłem mieć o tym bladego pojęcia. Dobra, to ty już przekaż, co tam możesz. Zawsze coś. Jakby nie patrzeć, zawsze coś. O, miej tą księgę. O, tych mogę jeszcze. Tylko że znowu jednak kasy wcale tak dużo nie mam, wiecie? Na to wychodzi. Ojejku, pierwsza pomoc zaawansowany. Dobra, wiecie co? Ja już chyba dam sobie to szczęście. Może się przydam. Zobaczymy. Ogólnie ten dodatek kręci się wokół jednego z moich ulubionych bohaterów z Necro. Sandro jest tutaj fajny. A, no Sandro to oczywiście, że znam. O, nikt ważny, witam. O, heroesy. Czekajcie, okej, myślę, że ruszymy gdzieś tutaj. Spróbujemy, muszę walczyć. Walki są nieubłagane, dobra. Są tak jakby straty, których nie uniknę. No ci też potrafią co nieco porobić. Ale który ja mam poziom w ogóle? Czwarty, no na razie niski. Czekajcie, oni mieli jakąś obronę przed magią, czy nie za bardzo? Chyba nie. Nie mieli. Dobrze. Dobrze, pobawimy się. Wyślemy tutaj jakieś jednostki, wiecie, w miarę odporne, jakichś krasnoludów na nich. Niech się dzieje. Dobra, krasnoludy będą ich denerwować. O, i mamy pełny strzał, dobra. No to jazda. Jeszcze raz, tak jest. Ładnie. Okej. Nie, ci do mnie nie dojdą. Tu mogę dalej strzelać, więc cudownie. A jakby tych trochę sprowokować, żeby tak pobiegali. Jednego straciłem. Co to ma być? Dobra. Teraz tak, ty się wycofaj. Ty czekaj, ty strzelaj. Ty sobie gdzieś podejdź tutaj. A, doszedł do niego? Serio? Myślałem, że nie dojdzie. A, dobra. Możecie go zaatakować. No straty, można to było lepiej zrobić, no ale i tak nie są duże. Talent magiczny też jest fajny, ale dajmy w mądrość. Niech ta mądrość już będzie najlepsza, żeby mógł się uczyć wszystkich czarów, słuchajcie, od razu, od początku. Najlepszych z najlepszych po prostu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Greta, Tomaj, witam, no siemanko. I pan Jarko Belder, również witam. Ale was tutaj nowych tutaj powchodziło, wszyscy dopiero co wbijają, bardzo się cieszę. Bardzo. A co ja tutaj wykombinuję, wiecie co? Trzeba by jaki kapitol walnąć, mówię wam. Ewidentnie. Kapitol by się przydał. Dobra. A, tu zamku nie mam. A tutaj? Aha, tu nawet cytadeli nie mam. A tutaj to w ogóle... Bida... Nie no, tutaj też jest okej, ale... Ajajajajaj. Serio, drewna nie mam. Dobra, ja już sobie chyba poczekam tą jedną rundę. Taki będę... No to co tam czekać, to tak średnio powinno się, no ale dobra. Czy jestem w stanie to znieść? O, jeszcze chodź tutaj. Tak jest, ważne rzeczy. Chcą się do mnie przyłączyć. No może weźmiemy ich. Może to nie takie głupie. A niech walczą za dobrą sprawę.
Dobra, jest zamek, pięknie. To co, tutaj... No w Cytadele to trzeba mieć, żeby tutaj, wiecie, jakiś ten rozwój był lepszy i w ogóle magazyn zasobów też by się przydał, ale to jest znowu drogie. Dobra, to zagajnik też się nada. No i teraz pytanie dnia. Mogę już zaatakować zamek. Ten jest dość mocny, ale no może staniemy już. Znaczy to jest zamek, to jest taki, wiecie, to, co to jest w ogóle? Jak to nic nie jest, tak właściwie. Tutaj to się nawet człowiek bronić nie może za bardzo. No dobra, zobaczymy, co mój wróg podejmie za decyzję, czy zaatakuje mnie. Nie no, też zdobywam. Zdobywa co tam może. O, jest kapitul, świetnie. Siema Wolfelf, witam. W nowym maczu do Ripperon jest też coś, czego w Pogach chyba wcześniej nie było. Polskie znaki przesuwania ksywek. No proszę, no rzeczywiście, no to czegoś takiego. To rzeczywiście jeszcze nie grali. Dobra, kupię radę miasta. Nie wiem, czy warto, bo mogę zaraz stracić ten zamek. Dobra, nie walcz. Kurczę, kusi mnie zaatakować go, wiecie? Ale nie mamy w sumie... Nie mamy nawet many tutaj za bardzo na tą walkę, więc... Ojojoj, tutaj kapłani. To też tak nie za przyjemnie. A ten tam bije, kogo się da. Pierwszy raz widzę. No Rogal, no właśnie powiem ci, że sam nie wiem, jak... Jakoś tak dziwnie, no widać, że długa przerwa i nie grałem. Sporo, no i takie potem błędy się zdarzają niestety. Nie no, trzeba tutaj w ogóle zrobić, słuchajcie, jakiś taki poważny progres tej armii, bo to mi się nie podoba, jak to wszystko wygląda. Tak być nie powinno. Co tu w ogóle ciekawego jest? On nadszedł stamtąd, okej. A ten gdzie poszedł? A, ten tutaj stoi. Spoko w sumie. Ej, wiecie co, ja to bym się cofnął, żeby oni mi armię przynieśli i ja bym w ogóle sam sobie tutaj armię ogarnął. No, myślę, że trzeba. Ale dlaczego to tyle drewna wszystko wymaga? Skąd ja wam to wezmę? Dobra, na razie drzewców sobie porobimy trochę. O, jednorożce. No, ale nie będę miał ulepszonych tych. Ajajajajaj, no dobra. No przednowiem właśnie, słuchajcie, no ale słuchajcie, ja mam taką przerwę długą, że ja mogę, ja mogę błędy popełniać. O, zajął mi zamek. Dzięki stary, dzięki, że to zrobiłeś. Dobra, tu musimy iść, walczmy w sumie z nimi. Ale nie, 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 o kurde. Tak się chciałem podrapać, że aż słuchajcie, mikrofon bym wywalił. Oni to mieli długi ruch, jeżeli dobrze pamiętam. A weź tu strzel któregoś, pięknie. Oni są, nie, oni nie są w stanie dojść w jednej turze, nie, na pewno nie. Dobra, tak nie wyprzedzę ich, można powiedzieć. Dobra, teraz to i tak ci będą mieć ruch, więc w sumie trochę ich osłabimy, ładnie. I co, zabiją mi jakiegoś strzelca? Pewnie tak, bo takie błędy popełniam, że ojej, aż nie mogę patrzeć na to, co ja gram, słuchajcie. Zrób stary Heroes bez zapisywania. Oj, nie, 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 dziękuję, dziękuję, nie chcę, nie chcę, słuchajcie, za... co wy kusicie, do złego kusicie. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Wow, zapłacę tyle, że na nic nie będzie mnie stać. Kurde, no, chciałbym mieć dużo strzelców. A to zaraz, w którym zamku są ulepszeni? Tutaj też nie są. Tu są ulepszeni? A, no to w sumie... Dobra, ma to wszystko sens, powiedzmy. Wydaje grube pieniądze, ale może warto. Dobra, ty stań na rozstajach. Ty stój w miejscu i zobaczymy. Zobaczymy, do czego to tutaj to dojdzie. Czekam, aż się wykluje na Welder. No już niedługo, już niedługo. Dobra, pięknie. Teraz ty się jeszcze wrócisz tam. O, tu w sumie mogę od razu ulepszyć gospodarstwo. No to bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo się... Kurczę, tylko tam też trzeba było inwestować w tym zamku dalej. Znaczy w każdym trzeba inwestować, a nie w jednym. No ale dobra, przede wszystkim trzeba mieć armię. Jak zrobię armię, to słuchajcie, ich wszystkich zniszczę. Kompletnie, mówię wam. Tak będzie. Dobra, tych nie ulepszę. Tych ulepszę i bardzo dobrze. 14 koła, mamy wszystkich, tak jest. Wracamy. A ty też wracaj sobie do tego swojego zameczku. Ta ankieta na wejściu to trochę skam, bo 96 głosów, 87 lajków. Znaczy, no w sumie, ej, rzeczywiście, no patrząc na odpowiedzi, no to racja. Ktoś oszukuje, słuchajcie, ktoś nie zostawił lajka, ja nie wiem jak tak można. Ja nie rozumiem takich ludzi, naprawdę, nie rozumiem.
Wiecie co, ja sobie muszę te gildie poinwestować, bo a nuż się wiecie, trafią jakieś oślepienie na przykład, no kurde, no już jaki czar. No i to się szanuje, tak ma być. No ale nie, no słuchajcie, ktoś kliknął w ankiecie, a nie kliknął lajka, to ja nie, no ja nie rozumiem, no, no tak się nie robi, moi drodzy, tak się nie robi. Ej, dobra, to muszę mieć trochę tego. To jest drogie. Ile potrzebuję? Po 6. Kurczę, po 6 to droga, może... O nie, no to się w ogóle nie opłaca. Dobra. Damy sobie w gildię, liczę na to, że coś dobrego wpadnie. Oby... A, bo ty już ruchu nie masz, okej. Okay. No bywa, bywa. Ale teraz już ruch masz. Może ulepszymy jednorożce? O kurde. To byłoby zacne. Przyznaję. Dobra, tych i tak jest jeden, to nie ulepszymy. Tutaj... No w sumie to i tak mogę, tylko że tych jednych nie wezmę po prostu ze sobą. Nie no, słuchajcie, armia jest zacna, bym powiedział. Taka, no, porządna. Najpierw pójdziemy na te tereny, odzyskamy co nasze, poprzejmujemy wszystko jak należy i się potem zobaczy. Tam się gdzieś czają, niedaleko w sumie się czają. Ej, a nie sprawdziłem czarów tutaj. A, jakaś kula ognia, okej. Okay. A i słuchajcie, kupmy sobie, no serio na magiczny staw mnie nie stać, no to magazyn zasobów chociaż, no ja muszę mieć te rzeczy. To nawet nie wchodzi w grę, żeby tego nie było. No i ulepszajmy te zamki, no bo te zamki tak słabiutko bez tych ulepszeń wyglądają. Tak być nie powinno. No dobra, to teraz tak. To po pierwsze. Tak na dobry start. No biorę dyplomację. Biorę w ciemno. Niech będzie dyplomacja. Jak gra mi daje dyplomację, to jest znak. Dobra, oni... Oj, źle się dzieje, moi drodzy. Wróg nadciąga. No i teraz coś czuję, że mogę tutaj co nieco stracić. No ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, bo tutaj no, coś tam zrekrutować mogę, ale tego to i tak chyba byłoby bezpieczniej wycofać. Po co ma tam go wróg zabijać? No, to znaczy w sumie wtedy zamek bez walki oddamy, no ale dobra. Raz się żyje. A, nie doszedł, dobra. Wczoraj przejeżdżałem przez małą osadę i miałem okropne poczucie déjà vu. Przede mną przez osadę przejechał nekromanta prowadząc żniwa, czyli werbunek do swej obmierzłej armii. Ich werbunek oznacza wybicie całej ludności, a następnie wskrzeszenie wszystkich jako szkieletów lub zombie. Jedyne ciała, których nie mogą wykorzystać, to ciała dzieci, gdyż są za małe i tym samym nieprzydatne. Oczywiście ludzie nie są jedynymi ofiarami. Bydło pozbawione właścicieli prędzej czy później zdechnie z głodu i pragnienia. No właśnie. Pochowałem dzieci, uwolniłem zwierzęta, które jeszcze żyły. Prawdziwe wstrząsające jest to, że martwe dzieci należy uznać za szczęśliwe. Ich dusze osiągnęły zaświaty, gdy tymczasem umęczone dusze dorosłych są przywiązane do ich martwych ciał, niezdolne zaznać spokoju, dopóki ciało nie zostanie zniszczone. Gdzie pan tych ludzi? Czemu ich nie bronił? Te ziemie należą podobno do Erati, ale nie widziałem żadnej zorganizowanej siły, która próbowałaby powstrzymać nekromantów. Czyż nie wiedzą, że wróg nie ustanie w wysiłkach, dopóki choć jeden człowiek pozostanie żywy? Mądre pytania. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Tak być nie powinno. Aj, nie można mieć piątego poziomu. Czy czwartego nawet. Kto to wymyślał? Tak być nie powinno. Ale no co zrobisz? Co zrobisz, jak człowieku nic nie zrobisz? Dobra. Parę, słuchajcie, dobrych rzeczy. No jednak ruszamy w tą stronę. No. Sam nie wiem, od czego tutaj tak właściwie zacząć porządnie. Ale zobaczymy. Dużym czarom chyba było to rozpoznanie, nie pamiętam dokładnie, ale chciałem, by do teamu dołączyły mi Ginny i mówiły, że chcą walczyć. O, dyplomacja się przydaje, oj, bardzo się przydaje. No ja sobie zdaję sprawę, słuchajcie, no to jest kurde moc i potęga, no nie oszukujmy się. Tak właśnie jest. Dobra, zamki muszą być, żeby wiecie, rekrutacja była jako taka. No i w końcu centaury ulepszymy, bo to aż głupio patrzeć. Dobra, wróg chodzi sobie gdzie chce. Przydałaby się jakaś logistyka. A mi by przydało się po prostu. Dobra, z tym nie walczymy. O, to jest dobre miejsce. To chcę mieć. Może jakieś fajne rzeczy sobie, słuchajcie, kupimy na czarnym rynku. Liczę, że wróg wszystkiego nie wykupił. Oby. Oby, oby, oby. No dobra, on mi znowu zajmie ten zamek. A co tam, zrekrutuję tych, żebyś musiał walczyć. Kto to jest?
Moandory. No też coś tam w miarę mocnym. Co mogę kupić? Oj, dobre rzeczy. Słuchajcie, to za 10 tysięcy. No nie powiem, nie powiem. No chyba siła ataku i obrony to jest chyba najlepsze, co mogę mieć. Tutaj daje mi moc i w ogóle. To mi daje ataku. W sumie mogę kupić to i to i tak zrobimy, słuchajcie. To są naprawdę super przedmioty, niech będą. I jestem w stanie przejąć im nawet ten zamek jeszcze teraz. Świetnie. Dobra, poszło w miarę dobrze. Dajmy sobie jeszcze radę miasta. Ja im zająłem zamek, ale sam też zamek za chwilę stracę. No właśnie. Godzinę przed zapadnięciem nocy wybrałem się do lasu z niewielkim patrolem. Nietoperze szybowały w wieczornym powietrzu, polując na owady. Nagle zaczęły poruszać się w bardziej zorganizowany sposób, otoczyły nas i zamieniły się w alpy. Driady wrzasnęły, elfy zawyły. Z ziemi wyłoniła się koścista dłoń i wciągnęła mojego konia. Jeszcze na kolanach ściągnęłam błyskawice z nieba, by rozbić zja wirujące się wśród moich krasnoludów. Jednorożce zaszarżowały, wbijając rogi w alpy. O kilka metrów dalej szkielety zaszlachtowały jednego z moich druidów. Niebo eksplodowało, gdy feniksy spłynęły z ogniem na skrzydłach na resztki wampirów i szkieletów. Nekromanta rzucił ostatnie zaklęcie i rzucił się do ucieczki. Poderwałem się na nogi, trzęsąc się z obrzydzenia i wściekłości. Tym razem nekromanta zapłaci za morderstwa, za zabitych. Wypadłam z namiotu i uniosłam ramiona, aby wysłać błyskawice i zatrzymać uciekającego nekromantę. I ujrzałam pogrążony we śnie obóz. Pani? Zapytał zdziwiony wartownik. Miałam sen, odpowiedziałam. Tylko sen. Właściwie koszmar. Wszystko w porządku, dziękuję. O, się dzieje. Naszą gemę jakieś tutaj koszmary nękają. Ej, dobra, słuchajcie, mamy problem, bo on tutaj nadchodzi, ten wróg. No muszę się cofać, taka prawda, muszę się cofać, trzeba by. Przydałby mi się dobry czar, ale na razie nie wiem, jak z tymi czarami będzie. Nie wiem, muszę to poinwestować troszeczkę, no. Koniecznie dobre inwestycje i będziemy myśleć, co dalej. No i czy wróg nie jest dość mocny, żeby mnie rozwalić, bo zobaczcie, on tam się szykuje na moje zamki. Teraz tutaj na razie nic nie zrekrutuję. Znaczy niby nie zrekrutuję, ale... Dobra, nie będę nawet się na razie wracał do zamku. Po prostu idź w tamtym kierunku, może w ten sposób chociaż go zamknę. No wiecie, jak będzie chciał zaatakować, no to musi już... A, no i tu mogę rekrutować. Super, dobra, to przynajmniej nie oddamy zamku bez walki. No, dobry pomysł. Jak walczyć, to walczyć. Niech się dzieje. O, jest i Maciek, który rozwitam serdecznie. No dobra. Serio? Chciałeś mnie wyminąć? Chciał wyminąć mnie i zabrać mi zamek. Nie no, to jest, słuchajcie, kpina jakaś. Walczmy. Wróg uciekł. No dobra. A jakbym spróbował, żeby jednak nie uciekł? Może się udam. Bum. Ładnie. Dawaj na tych. Jest ich całkiem sporo, ale on ucieknie zaraz pewnie. No, widzicie, nawet nic nie robi, po prostu tchórz jeden ucieka. Życie, tak bywa czasami. No ale dobra, najważniejsze, że te tereny troszkę tutaj na moich terenach się uspokoiło. Muszę zrobić jeszcze drugiego bohatera, żeby wiecie, ktoś tutaj zamknął też to wszystko z drugiej strony. Jak będę kontrolować wszystkie przejścia, to będzie dobrze. A myślę, że będzie. Ale za chwilę. Dobra, tamten sobie łazi. No ten zamek na północy też muszę przejąć i kontrolować. Też trzeba by się tym zająć. Czekajcie, tutaj. Nie, jeszcze mnie nie stać. Czego nie mam? Tych klejnotów. No dobra, to jakieś małe wymiany. I trzymajcie kciuki, żeby był dobry czar. A nie, bo ten portal to był 4. poziomu. Kurczę, zapomniałem. To nie będę tego miał. Niedobrze. Tu sobie walnijmy gildię, może to się da bardziej rozwijać, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, zobaczymy. A tutaj zameczki oczywiście dalej rozwijamy, co możemy to rozwijamy. Tak jest. W sumie jak będę miał dużo tych, wiecie, krasnoludzkich skarbców, to będę mógł się naprawdę sporo dorobić. A, no tak, no bo mogę skarbiec. Dobra, tak, skarbce muszą być ewidentnie. Koniecznie. To naprawdę da, słuchajcie, ogromny zarobek, prędzej czy później. No ale dobra. Idziesz tutaj. Chcą przyłączyć się. Nie przyłączajcie się, ja was z chęcią załatwię. Dobra, tam dwóch straciłem. Magii wody nie chcę, szczęście chcę. Prosty deal.
No i teraz tutaj. No a tutaj to tak ciężko, ciężko z inwestycjami. Oho, no i oczywiście, standardowo, no nie wybronię się, no nie wybronię, no co? Co jak nic. Dobra, to też się przyda. Tutaj skarbiec standardowo będzie. I tutaj też skarbiec, no i pięknie. Widzę, że ogrywasz dobrą gierę, no wiadomo. Balkonowy, witam, witam. A jak, żeby inaczej? O, bez straty, tak jest. I tak ma być. A może magazyn na razie zainwestuj. Dobra, ja bym z chęcią przejął te wszystkie kopalnie. Tak wiecie, żeby były moje jednak. Dobra, i wróg widzę, słuchajcie, że on będzie pewnie... A na razie nie. Ale na wypadek, gdyby przyszło mu do głowy coś głupiego, żeby ruszać gdzieś tam w moim kierunku, to ja muszę mieć armię, żeby... która go po prostu powstrzyma. Tak więc zaczniemy sobie gdzieś tutaj zbierać taką w miarę fajną armię. Ma w sumie troszkę lepszą obronę. No dobrze. Tak, ulepsz też to. I też tam zaraz dołączysz, jak tylko pieniążków troszeczkę zbierzemy. Kierowcy nigdy się nie znudzą. No i to jest, słuchajcie, to aż miło posłuchać mądrego człowieka. Siema, Lokiery. Dobra, wracasz tutaj. Tu sobie zaraz zrekrutujemy, ale ty musisz tutaj donieść armię. Dobra, jest dobrze. A, tylko i tak wszystkich nie zrekrutuję. No ale dobra, tak czy siak to on może, wiecie, już gdzieś tutaj podejść, żeby na wszelki wypadek po prostu wspomóc tą armią. Idziesz tutaj. O, to się przyda. Atakujemy. Czemu ja ich tracę? No... Daj ta se spokój, no przecież nie mogę was tracić. No. I tak powinno być właśnie. Dobra. No to... A, no ten zamek też... O! Tam się ktoś pojawił, czekaj tylko czy przejdzie. Wczorajszej nocy spotkałam Clancy'ego, strażnika, który ma układ z jednorożcami. Jego panem jest Lord Avelin o imieniu Fayette. Szybko zaprzyjaźniliśmy się ze sobą. Ja opowiedziałam mu o moim ojczystym Enrod i czarodziejach, a on o Avli, druidach oraz strażnikach. Clancy najprawdopodobniej prowadzi zwiad na spornych ziemiach, aby wyjaśnić przyczynę najazdów z Deji, chociaż nie powiedział tego wprost. Powiedziałam mu, że pomagam wojskom z Clovergreen pokonać nieumarłych najeźdźców. Obawiam się, że zbyt dosadnie wyraziłam swoją desaprobatę. Możliwe. O, chcieliby dołączyć do mnie. Ej, no to biorę tych zamiast tych. Ej, no to jest lepsza inwestycja. Już mam, jak już mam kogoś mieć z tego zamku, no to czemu nie? Dobra, a tutaj mówię, też będziemy sobie pomalutku inwestować. Te pamiętne nocki spędzone przy tej gierce, to były czasy. No kurczę, słuchajcie, kto tak nie miał, kto tak nie miał. Stare dobre czasy, jak to się mówi. Dobra, zrobimy tak, 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 tak. O, idealozo. A ty się wycofaj z powrotem do tego zamku. No a ty tutaj, to też zrekrutuj, bo tu jest wciąż dużo do rekrutacji, jak widzicie. Nie, no myślę, że teraz będziemy się już tutaj ładnie bronić. Zdecydowanie. No i zobaczymy, co tam dalej jest. Wiecie co, ja to bym w sumie... No, może jeszcze nie... A może ruszmy się? Nie, dobra, poczekamy jeszcze. Jeszcze może sobie troszeczkę się wstrzymamy. W sumie to ja powinienem zbierać pieniążki, żeby na koniec tygodnia mieć dużo. To wiecie, wtedy te skarbce zrobią naprawdę olbrzymią robotę. No bo skarbce to prawie wszędzie są zrobione już teraz, no. Tu już nawet smocze urwiska. O kurde, no ale zamek, najpierw zamek. Okej, ale fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, że to wszystko się całkiem nieźle rozwija. Tu powinien być zaraz jakiś zamek i jest nekropolia. Tak jest. Dajemy szczęście. Idziemy tutaj. Zajmiemy mu akurat zamek, wiecie, w pierwszym dniu. Idealnie. A ci są. Kurczę, strzelają, strzelają. Dobra, no nic. Błyskawice prosimy. Dziękuję. Dobra, za... Ten to, to... No nie, kiwi to zawsze musi od buta. I przynajmniej posłuchamy zacnej muzyki. Kiwi? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że... uraczyłeś nas zacną muzyczką, a jakżeby inaczej, dziękuję. Co tu się dzieje, co tu się dzieje?
Pozdrawionka serdeczne. No i normalnie kiwi to będzie mi się z szewcem kojarzył, no bo od buta. Ojejku, nie mam czarów za bardzo, ale bida z nędzą. No ale... No i tak duże straty, no ale jest za to hełm piekielnego, ładnie. O Boże, o Boże, o Boże. Dobrze, że mamy pierwszą pomoc. Wybierać między pierwszą pomocą a sokolim wzrokiem ludzie. Pozdrawiam dobrych ludzi. Siema Kibi, raz jeszcze dziękuję. Oj, czy będzie jutro stream? Jeśli tak, to z czego? Jutro będzie raczej stream i prawdopodobnie z Pokémon Omega Ruby. Tak mi się wydaje. Udibek chce zrandomizować, ale wyskakuje, że randomizer programu uruchamiający nie jest odpalony. Nie mam pojęcia, Survif. Musisz zrobić, znaczy no, jak robiłeś tak jak ja, na odcinku to powinno wszystko działać, tyle powiem. Muzyka zacna. Szkoda, że serial, z którego pochodzi, jest tragiczny. No, to prawda, drugi sezon. Ojejku. Daj to spokój, daj to spokój. O, trzeci poziom gildii. A tutaj też nie można mieć czwartego, ale fajnie rozbudowany w miarę zamek, co nie? No ładnie, ładnie. Przyznaję. Może poczekamy sobie punkty magii. No w sumie mam ich 90 możliwych, naładujemy. W sumie to tak zróbmy, wiecie? Ej, mam taki pomysł. Ruszę się specjalnie tutaj kawałek. To taka specjalna decyzja, po to, żeby pójść tutaj. Serio? Nic nowego się nie pojawiło? No dobra, to chociaż to kupię sobie i to sobie kupię. Reszty to tak w sumie bardzo nie potrzebuję. O, i to jest ważne. Czy to się w ogóle opłaca? Słuchajcie. Ojejku, 8-9 przez przypadek zamiast... A, nie. Wiecie co? Magia wody. Magia wody. Co wy? Ej, ojejku, jak się nazywa ta misja? Dobra, autozapis. Nie pamiętam, jak się nazywa ta misja. Nieważne. Ale no magii wody to tak nie za bardzo bym chciał jednak. Ej, mogę zamknąć ich tutaj i przejąć ten zamek. Nie wiem, czy jestem dość... No, w sumie nie wiadomo, czy jestem dość mocny. Ale jakbym połączył dwie armie, słuchajcie, to mogę dać radę. To jest dobra rozkmina, mówię wam. To jest naprawdę dobra rozkmina. No, a tutaj oczywiście wszędzie dalej rozwijajmy te moje zameczki. Jeszcze nie mam wszystkiego. O, smocze urwiska, dziękuję. Pięknie. Ognie za bardzo i tak nie możesz mieć. Myślicie, że magia wody dobra? To kiedy wracają streamy z klatką? A wiesz co, myślałem, że może w piątek, chociaż... Piątki ostatnio aż tak często nie streamuję, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Może już w ten piąteczek coś będzie. Po długiej przerwie, jakby nie patrzeć. Dobra, ależ to jest, słuchajcie, armia. Tylko, że tak, tych muszę wymienić z tymi i będzie git. Tak jest. A tych nie mam? A, bo mam... Ci są nieulepszeni, okej. Okej. A czy ja w końcu nie kupiłem... A, no tak, w końcu nie kupiłem... Okej, to kupujemy. To kupujemy i przekazujemy. Dobra, teraz będzie pięknie, słuchajcie. Ojej, no trzeba spróbować zaatakować. No, nie ma wątpliwości. Kiedy kolejny odcinek strażników? Kurczę, liczę, że... Nie, no jutro to nie, ale może w czwartek, mam nadzieję. Ostatnio mało czasu, słuchajcie. Ledwie się z pokami wyrabiam. Dobra, tu zwycięstwo, ale tu jest jeszcze jedna walka. Mocna walka. Bogowie, walka! Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, co ja zrobię tu. Jakąś magią nawalę wroga tu. Pięknie. Serio. Ojej, ciekawie. No nie, no serio, ile ty masz szczęścia? Jaja se robicie? Zmieniłem avatar na mojego ulubionego poka. Kurczę, powiem ci, Locker, że tak słabo widzę strasznie. Nie wiem, kogo tam dokładnie masz. Ej, dobra, ci jeszcze mają róg, to może w tego lepiej strzel. No dobra, decyzja wydaje mi się, całkiem niezła. Możemy tak zmienić piątki na soboty. No bo zobaczymy, bo w soboty w sumie zawsze jest stream, jakby nie patrzeć. Soboty pod tym względem są lepsze. Zdecydowanie. Dobra, mogę, słuchajcie, znowu używać magii. Więc może na niego. No, słabo raczej. Dobra, ale przynajmniej ten leży. O, przejdziemy już tutaj. Fajnie. Myślałem, że się nie uda. No nie, jeszcze spowolnienie, serio. Serio, centaury bijecie? Co wy, zwariowaliście? Dobra, idzie nieźle. Nie, no nie jest fatalnie. Ładnie.
A wydacie... No nie, no serio. Toż to, toż to kpinam. O, i zniszczator jest również. Siemaneczko, hej. No i pięknie, dobra, kończymy to. No straty są, ale chyba i może trochę mniejsze. Ale zobaczcie, jakie on miał przedmioty. Balistyki nie chcę, magii ziemi chcę. I to był ostatni poziom, który mogłem wbić. Ej, patrzcie, słuchajcie, to daje plus 5. No to daje też w obronę, ale no chyba wolę plus 5 do ataku. Jazda. To jest też fajne, to zamiast tego. Ej, kurczę. O, i tutaj, bo tego nam brakuje ciągle. Też sobie zbierzemy. Ej, no gdzie on jest? No, chyba sobie... Nie, o nie. Patrzcie, prawie mu się udało. Pani, nie zdobędziesz tego, nie ma takiej opcji. Dobra, idziesz tutaj. No, no nie, no was nie potrzebuję. Doświadczenia też już nie potrzebuję w tej misji, więc... Wiadomo. Teraz to już trzeba tylko chodzić i zdobywać, co się da. Z magii wody na max możesz dać blesa, czyli błogosławieństwo. Kurczę, no w sumie dobry pomysł. Nawet zdążyłem na stream. No w sumie jeszcze godzina streama zniszczator, więc... No to spokojnie. Czas nie jest zły, tylko tyle powiem. Czas naprawdę nie jest złym. I czemu ja nie ulepszam zamków? Znaczy, ta misja już wydaje mi się, że jest raczej wygrana. Jeszcze będę musiał pochodzić sobie, posprawdzę, czy nie ma gdzieś jakichś miejsc, gdzie wiecie... Idzie podnieść daną statystykę. Takie miejsca zawsze się przydają. Oho, tam jest kolejny. Ten atakuje. No i ten miał dość dużą armię, no niestety. Niestety, niestety. A 40? No, nie, nie, nie. Nie, dziękuję. Dobra. No oni będą pewnie zaraz tutaj próbować, wiecie, jakieś kontrataki robić i w ogóle. Oho, tych nie ulepszymy, ale już zielone smoki to już coś. No nie, no i zajęli mi ten zamek bez walki. Ostatniej nocy śniła mi się Amanda. Pytała, czy spodobał mi się Antagarich. Powiedziałam jej, że większa część racji sprawia wrażenie zatłoczonej i ucywilizowanej. Przypadł mi za to do gustu krajobraz spornych ziem. Ale nie podoba mi się sposób, w jaki lordowie Rati odcinają się od swych poddanych i zostawiają ich samych w potrzebie. Powtórzyła mi też to, czego dowiedziałam się od Clancy'ego o Avli, że sprawia wrażenie miejsca dobrego do osiedlenia się, bardzo otwartego, a jednocześnie dzikiego. Myślę, że mogłabym polubić Avli. Jestem też coraz bardziej przywiązana do stworzeń zamieszkującej bastiony. Miasta typu najbardziej rozpowszechnionego w Avli. Coś w tym może być, słuchajcie. Że na tych terenach jednak głównie bastiony jednak. Ale dobra, no musimy tu działać. Czyli co, mówicie, słuchajcie, że magia wody dobra, no to może ogarniemy to. No kurczę, no może macie rację, może warto w tą magię wody. Ile mamy jeszcze slotów? Mamy jeszcze 3 sloty, no to... No ale ten Bles nie jest głupi. No właśnie, znaczy wiem, słuchajcie, o tym, że na Łukos, ale tak z przyzwyczajenia bywa. A przy okazji kolejny miesiąc wleciał, 26 miesięcy, no zniszczę Atrony, dziękuję, no powiem ci, że... Powiem tylko tak, jak i kiedy, masakra, mija, nie wiadomo kiedy mija to wszystko. Taka prawda, no nie, no tam strzelają niestety, psują mi wszystko. Ho, 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 ho. No trzeba będzie inwestować dalej. Bez inwestycji to nie ma co. Okej, tu jakoś to, powiedzmy, że w miarę to wygląda. I tyle. Oni tu będą kombinować, no jak mnie denerwuje, że wiecie, to ma ten całą ciemności nieszczęsny. Och, masakra. No ale no nic. Trzeba będzie zaraz zejść do podziemia. Dobra, i tyle. Przynajmniej trochę pieniążków tego skarbca wleciało. No ale on też trochę tu... A no tak, bo on tu chyba tu nie rekrutowałem. No 200 IQ, dlaczego tego nie zrobiłem? Nie wiem. Nie pytajcie się, sam nie wiem, no ale dobra. Straty to straty, no przynajmniej coś tutaj zawsze wykupimy. Może już niech ci będą tylko te jednostki, które są do ulepszenia. A, no i w końcu tych A, nie ulepszę, bo tutaj nie mam tego. No 200 IQ normalnie, 200 IQ. No oni sporo całkiem stracili. Ja powiem tak, tutaj bym sobie zrobił jakiegoś bohatera. Tylko po to, żeby on, słuchajcie, się nieco rozejrzał. Bo ja nie wiem, czy tu jest jeszcze jeden zamek wro... O, widzicie? Jeszcze... może dasz radę? Kurde, poszedłem tam licząc, że będzie easy walka, że tam nikogo nie ma, a tutaj... Oj. Nie ma tak dobrze. Okej. Pierścień wędrowca, ale nie wiem, czy tam chcę iść. Tutaj jakiś monolit wejścia, może przejdę się przez niego. No serio?
No weźcie, dajcie trochę spokoju, no nie odbijajcie tych zamków. Ajajajajaj, nie dają spokoju człowiekowi, nie dają. Ej, wiecie co, zrobimy ryzyk fizyk, wejdźmy. Fajne miejsce, już mi się podoba. Już mi się podoba, tu nawet wroga spotykamy. I serio, nie jestem w stanie go zaatakować. Toż to kpina. No nie, on tam jeszcze wymianą zaraz odzyska tę nekropolię niestety. No tutaj to niestety miejsce jest odwiedzone z Nie! Dobra, niech będzie. Ej, nie wiem, będę żałował pewnie tego, co zrobiłem, ale okej. Wow, jakie rzeczy tu wleciały. A nie, nie, to jest lepsze przecież. Kurczę, no powiem. Ta magia ognia to chyba i tak średnia. Znaczy no... No nie jest źle. Nie jest źle, ale mogło być lepiej. No nie wiem, czy było warto, słuchajcie. No nie wiem, czy było warto, zaczynam się zastanawiać. Kurde, naprawdę zaczynam się zastanawiać. Zobaczymy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Trzeba to dobrze rozkminiać wszystko. Anioły! Okej. Okej. 105, to ma ładny damage. Spoko. Co? O ty dziadzie jeden. Co to ma być? Może poczekajmy. Judy gra w moją grę, za mi się łezka wokół kręci. Dajcie się waneczka, czy zrobię retrogranie? No jakieś może zrobimy, słuchajcie. Prędzej czy później, bo dawno nie było, zdaję sobie z tego sprawę, wiem, wiem. Kurde, tak się głupio ruszyłem, o no nie, no nie, no fatalnie rozgrywam to wszystko, no nie, nawet nie mówcie, że dobrze, wiem, że źle. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Liczę, że chociaż ich zabijecie. A gdzie tam? No dobra, ci leżą. To już coś. To już nie ma katastrofy. Ładnie. Do której stream? Do 23:30 mniej więcej. Tak dwie godzinki jak zawsze. Jaki jest ulubiony zamek? No ja lubię nekropolię chyba. Zawsze fajnie mi się nią grało. Czy ja nie użyłem w tej rundzie czaru? Chyba nie, jestem geniuszem po prostu. Dobra, strzel w tych. O, coś tam dostali. Tutaj te jednorożce walczą z tymi. Spoko, legitnie. Może już rozwal tych. O, dobra, takie wsparcie jest potrzebne. Ała. Dobra, na zombiaki ładnie dostały. No co mnie też czarami nawalacie? Tak się nie robi. Ja mogę co najwyżej tutaj nawalać błyskawicą. Pięknie, pięknie, pięknie. No już możesz go załatwić. Dzięki. No serio żyje? Niemożliwe. Jak to niemożliwe jest przecież. No ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Dobra, pyknij go. Ten tutaj dalej coś kombinuje, ale to już no właśnie. No i uciekł, no jak na złość uciekł, no ale no co zrobimy, jak nic nie zrobimy. No nie będę żałował, że tu poszedłem szczególnie, ale dobra, drzewa wiedzy nie skorzystam oczywiście. No nie wiem, nie wiem, czy to była dobra decyzja, moi drodzy. Nie wiem, nie będę was kłamał, nie mam pojęcia. Dobra, coś trzeba zacząć rekrutować, bo kiepsko to wygląda. A tu ktoś musi umieć bronić jednak niepodległych moich ziem. Tak sobie myślę. Szczególnie, że dużo potraciłem, więc... Okej, tu wróciłem, to dobrze. A, no tylko to jeszcze zdobędziemy, no. Będzie spoko. Zniszczenie nieumarłych i magia wiatru, no przydałyby się. Bez wątpienia przydałyby się. Ale szkoda, że tego portalu miejskiego nie mogę mieć teraz. Kurczę, liczę, że mnie nie dojadą, słuchajcie, oby. Nie, 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 oni raczej unikają mnie. I dobrze, i dobrze. Trzeba będzie zaraz połączyć siły i ruszyć znowu niższej nekropolię.
Jak byłem mały i mi nie wychodziło, to wpisywałem kod na Arkanion. Też kiedyś tak zrobiłem, więc rozumiem, rozumiem. O, smocze urwiska ulepszone. Tutaj też smocze urwiska, ale pieniążków tracę, jejku. No ale warto, warto, tak sobie myślę, że warto. Ej, przecież ty dojdziesz do niego, do niej, no. No i o to chodzi. Dobra, może wywalę tych, żeby mi nie psuli tutaj morali. No i pięknie, słuchajcie. O, też daj tutaj to, co niepotrzebne, no to dajemy jemu, żeby ten bohater też jednak na coś tutaj był. Jakby nie patrzeć. O. No dobra. I wracaj. A jeszcze ten zamek jest chyba taki nieobkupiony. No, tylko nie stać mnie. Ale w sumie nie stać mnie, kurczę. No przecież mamy. Wiecie, już teraz to już tych surowców aż tyle nie potrzebuję. No, jakie ładne pieniążki. Dobra, wszystko wciąż niewykupieni. No. Nie powinno tak być. Dobra, jeszcze co możemy, to powymieniamy. No. Jakoś to będzie. Nawet tego mogę trochę wymienić. Tak jest. No i teraz to już liczę, że... No, jeszcze nie wszyscy, no ale sporo. Sporo. Ej, dlaczego ja tutaj nie poszedłem? Nie wiem. Dobra, nie chcą walczyć, dobrze. Zdobądź to, no. Dobrze jest. No i nowy tydzień. Chociaż teraz już tak dużo nie zarabiamy, niestety. Nie wiem, czy wiesz, Rudy, ale jak podejdziesz do jednostki strzelającej, to Blue Lock żyje atak. A to wiem, spokojnie. Takie późne streamy w tym tygodniu są mi na rękę ze względu na pracę, bo druga zmiana, ale od poniedziałku bym prosił wcześniej. Ja może się uda. Może się uda. Ej, ja w ogóle teraz, słuchajcie, zobaczyłem, że jeden donate poszedł taki większy na Kangurka Kawa, jeden na monitor. Teraz się dopiero skapnąłem. Tak nawet nie zwracałem uwagi, ja dzisiaj takie, wiecie, dziwne rzeczy wprowadziłem. No ale to dziękuję. Smoki złote, ajajajajaj, dobre. Ale to może na razie porekrutuję sobie takie trochę inne jednostki, chociaż... Chociaż nie, dobra. Czekajcie, co tu się dzieje? Wróg jest stosunkowo blisko. Tutaj też, ale... Nie, tu się za dużo ich zgromadziło, idziemy w tym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie. Ale strasznie dużo ich się tu zrobiło, masakra. No tak, i oni będą łazić, gdzie się da. No i tutaj też będą łazić, gdzie się da. Dobra, to po pierwsze... Stąd trochę zrekrutujemy. Ty też tutaj idziesz z armią. Widzicie, trzeba tak ustabilizować sytuację, bo nie lubię takiego wchodzenia, jak tu wszędzie mi gdzieś wchodzą, wychodzą. To tak się nie robi, no. Dobra, to są tak zwane straty nie do uniknięcia. No i zbieramy manę i zaraz tutaj dalej gdzieś atakujemy wrogów. A jakże. Ten się jakoś głupio kręci, nie wiem, co on kombinuje. Dobra, kupmy sobie to, zobaczymy, może jakiś fajny czar wleciał. Średnie niestety. No, uciekł. Czemu mnie to kompletnie nie dziwi? W sumie tutaj to jest, wiecie, fajne przejście między zamkami, można z niego częściej korzystać. No, trzeba wręcz. Dobra, wycofaj się. Fajnie, że przekazałeś armię. Tu sobie jeszcze dla pewności dorekrutujemy. Może smoki sobie ulepszymy. O! Tak jest. Co znowu się nie zgadza? A, bo te są nieulepszone. No to nie wiem, co to ma być? No, i się zgadza. I się wszystko zgadza. No, powiem ci, Abyk, że to prawda. Trzeci poziom to są fatalne czary, też mi się nie podobają. A, tu jest jeszcze jedna kopalnia złota. Jejku, nie zauważyłem jej kompletnie. Dobrze wiedzieć. Zaraz ją przejmiemy. No i dobra, co robi nasz wróg? Nasz wróg się tam czai gdzieś, słuchajcie. Ja tak tego nie popuszczę, ale to jakiś słabiak. Oczywiście, że słabiak. Rozwalamy go. Nie ma takiego kręcenia się po moich obszarach. Spadłwa, panie. Jo, pozbierajmy co nasze. Wchodzisz tutaj, no i ten zamek, szybciutko. Tak jest.
Tak jest, tak jest. Tutaj to też jest gildia na maksa, ale też no, nic specjalnego. No i na tego to też chwilę poczekamy. Nie no, muszę tego, słuchajcie, tego bohatera to w ogóle wysłać gdzieś tutaj na północ, żeby zajął... A nie no, ten zamek jest mój teraz. No dobra, ale żeby tutaj siedział ogólnie. No, to nie głupie. Będziesz siedział. Ten zwiał, okej. Okay. Ale gdzie zwiał? Liczę, że tutaj, a nie gdzieś... O, dobra, jest, tak jest, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Uciekł od razu. No cóż, ale teraz ich, słuchajcie, zamknę, mówię wam. Teraz się udam, tak na spokojnie. Też ruszaj w tym kierunku. Tak, żeby im zablokować wszystkie możliwe przejścia. Nie będę wymieniał armii. Dobra. I od razu idę na wschód, zająć im kolejny zamek. Smoki tam jakieś potracone, niestety. Zobaczymy, czy to jest ich ostatni zamek w ogóle. Bo jeżeli tak, to może jeszcze warto byłoby trochę pozwiedzać, co nie? Ale to może być, no, to może być ostatni zamek mojego wroga, tak szczerze mówiąc. Jeszcze się rozejrzymy w ogóle tutaj po okolicy oczywiście, bo... Chociaż nie, no tu też jeszcze coś może być. No może, to jakiś słaby, tak jest. No, uciekł. Zobaczymy, co mi to odkryje, może coś jeszcze, słuchajcie, ciekawego. Siema Judy, dziś tylko na minutę, żeby liczba like się zgadzała, na drobie pewnie jutro. O, no i bardzo dobrze. Judy make save, no save'y muszą być, słuchajcie, bez save'ów, co to za życie bez save'ów. O, tu będzie też zameczek i jest słaby, więc go bierzemy. No i dobrze, świetnie. No i też nie mogę pewnie gildii, oczywiście, że nie. Średnio, no. Ja mówię wam, to jest ostatnie miejsce. Czyli zanim je zdobędziemy, to ja bym się troszeczkę zorientował, czy jest tutaj coś, co jeszcze na przykład na stałe podnosi nam statystyki, no, na przykład dokąd prowadzi ten portal. No wiecie, o co chodzi ogólnie. Żeby się po prostu troszeczkę zorientować na sytuacji. Co, gdzie i dlaczego. Dobra, kopalnie złota, no fajne rzeczy. Tutaj znowu jakiś portalik. Oho, dobra, spróbujmy z tego. Tu się dostałem, okej. Dobra, zmarnuję ruch, ale nigdzie nie przejdę. W ogóle nie wiem, gdzie jest ten namiot. To jest już inna sprawa. O. Okej, czyli to tylko w te dwa miejsca prowadzi, dobra. Nie, no wydaje mi się, że chyba co miałem znaleźć, to znalazłem. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj gdzieś na górę. Wymienimy się armią i po prostu zaatakujemy wroga, ale fajnie, że uda się tą misję dzisiaj na spokojnie przejść. To najważniejsze, że... Znaczy tą misję to wiadomo jeszcze... O, widzicie, już bym to przegapił. Dobrze. Bardzo dobrze, że nie przegapiłem. Jakiś stream na jutro, wiesz co, Czaki? Jutro będzie prawdopodobnie, będą poksy, tak mi się wydaje. Wczoraj zaczęliśmy półfinał ankiet, w półfinale jest 27 Pokemonów, będzie 5 ankiet po 5 Pokemonów. Okej, okay. Odpada jedna. Jejku, ten ostatni to ma pecha. O, czerwony klucznik. A tutaj to chyba kopalnia tylko i wyłącznie. Probably. Tu pewnie lasy, to pewnie nic tu ciekawego nie ma. Oho. Prawdopodobnie. Dobra, tutaj zrekrutujemy, co się da. No tu jeszcze może, chociaż te gildy to się nie opłaca. Jeden stream, jedna misja, no tak może być. Znaczy no pewnie tam nie zawsze tak idealnie równo, co nie? Ale mniej więcej. Dobra, ty stój tutaj, będziesz trochę... O, zaatakował mnie. Tak, chcę uciec. Kurczę, cwaniaczek, zobaczcie, dał mi radę. No tak to jest, jak się człowiek poczuje zbyt pewnie. On miał w miarę fajne przedmioty, no ale dobra. Zaraz zbierzemy armię z pozostałych zamków i wiecie, też mu spuścimy w ciry. O, i mogę sobie go przywrócić i to z przedmiotami, więc idealnie, krótko mówiąc, idealnie. Dobrze jest, o, jeszcze ulepszymy, proszę bardzo. Smoki, tak jest, 6 złotych smoków. Dobra, nie ma co, słuchajcie, było fajnie, ale trzeba by kończyć tę misję. Co się dało, to znaleźliśmy. To co? Idź gdzieś tutaj. Ty w sumie też już idź gdzieś tutaj. I niech się dzieje. O, 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 o. Taki cwany.
Tak się chce mnie wykolegować. Zobaczymy, kto kogo wykoleguje. Dobra, ulepsz też, żeby te jednorożce były przede wszystkim. Aj, smoki mi zrekrutowało, których nie ulepszę sobie, nie dołączę tutaj. Nie tak to miało być. Dobra, ty przekaż tu w sumie wszystkich i... O! Dobra, ty się będziesz mógł wycofać, ty idziesz dalej. Zrobimy sobie jakiegoś 12 save'a. Który jeden na Doctor Strange. O, no i dobrze, ja jeszcze nie byłem. Wychowała ankieta dla ciebie. To jest ta, co jest teraz, bo są w niej Furid, Lugia i Abrion. Ojejku, czy Critical Shackle. No, czy Critical Shackle to aż tak mi nie szkoda, no ale reszty. No nie, no zajmie mi ten zamek, żartujecie, serio. Tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Ale dobra, też im teraz poprzejmuję. Zobaczycie, armia będzie wykokszona. Dobra, oddaj te dwa smoki. Weź te, pięknie. Dojdę w tym ruchu? Tak jest, dojdę. Ale nie, no wejdę jeszcze do zamku. To dobrze. To całkiem dobrze. No i zobaczymy, co zrobi tamten jegomość. Na wszelki wypadek odsuniemy się kawałek. No ale dobra. Tutaj najszybciej będzie, jak przeniosę się, wiecie, tym portalem. Dawaj. Tutaj. Tu jest zamek. No i zmuszę go w ten sposób do powrotu do zamku. No i teraz, słuchajcie, walka, która kończy tę misję. Więc chodźmy ją rozegrać oczywiście. Aha, dobra, jeszcze to. O, hełm chaosu, ale mam... Ten dawał plus 5, a ten plus 3. No to mam lepszy. Oczywiście, że mam lepszy. I walczymy. No dobra, kto chce pierwszy dostać? Ja myślę, że smoki na smoki. Ładnie. Oprócz błyskawicy to nie mam w sumie niczego specjalnego. Szkoda. Szkoda, że nie mam też jakiegoś zniszczenia nieumarłych. Przydałoby się. A może w tych... O, coś tam dostali. Uderzcie w nich jeszcze. Ładnie. Pięknie. Dobra, i od tej strony. Pierwszy finalista po wczorajszym ankiecie jest Corsola. O, proszę. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra, o, straciłem smoka. Niedobrze. Masakra C to są fajne jednostki trochę, ale no... No właśnie, mają też taki trochę minusik z tą szybkością. Dobra, kto pierwszy? A może wampiry rozwalmy? One są dość mocne. Jakby nie patrzeć. Dobra, załatwmy je, żeby one już tutaj, wiecie, nie odradzały. Oho, dobra. A właśnie, ustawili cwaniaki. No nic, nie zrobimy na to. Sam sobie głupio poblokowałem. Głupota, no głupota. W ogóle tych mam 450? Serio, mam ich tak dużo? Okej. W sumie kroniki mertwych wydarzenia przed gotikiem. Teoretycznie tak słyszałem. Szkoda, że tak się nie mogę fajnie ustawić. Dobra, tu jakoś uderz. O, no, no dziękuję. Już rozwal może szkielety. Tu i tak nikt nie stanowi tak naprawdę większego problemu. No i słuchajcie, kończymy w ten sposób. Wygrywamy. O, miał sandały świętego, no to nie dziwię się, fajne. Fajne, fajne. No i moi drodzy, teraz kolejna misja, szukając amuletu. Gem musi zdobyć amulet grabarza. Spokój grabarza, jak to ta piosenka mówiła. Nie przegrywając przy tym żadnej bitwy. Bohaterowie nie mogą awansować powyżej 15 poziomu, ale Gem i Clancy zachowują zdobyte doświadczenie, umiejętności i zaklęcia w następnym scenariuszu. I moi drodzy, mogę wybrać sobie kuźnię 15 drewna lub plus 1 do mocy. No ja chyba biorę moc, szczerze mówiąc. Niech będzie moc. W sumie lepiej jak Furid Lugia i Embryon są w jednej ankiecie, niż któryś miałby odpaść. No niby tak, ale no.
Wolałbym, żeby przeszedł każdy dalej. Ja myślę, słuchajcie, że stała premia do mocy bardziej się przydam, więc niech będzie. Spotkałam czarodzieja imieniem Sandro, który prowadzi badania związane ze zwalczaniem nekromancji. Przecież Sandro jest nekromantą. Stworzeniem magicznego amuletu, który utrzyma umarłych w ryzach i chce zapłacić mi olbrzymią sumę w złocie za odnalezienie potrzebnych mu elementów. Uważa mnie chyba za jakąś najemniczkę. O Jezu, przecież Sandro to nekromanta. Wiem, co ty robisz, z kim ty rozmawiasz, ale cię dałaś się nabrać, masakra. Powiedziałam Clancy'emu o tym, że podjęłam się pomóc adeptowi magii Sandro odnaleźć amulet grabarza. Potrzebny jego panu, Etrikowi. Z aprobatą pogłaskał się po brodzie, gdy wyjaśniłam, że amulet posłuży do badań nad zapobieganiem nekromancji i mile mnie zaskoczył, oferując swą pomoc. Odpowiedziałam, że z radością przyjmę jego wsparcie, jeśli tylko będzie pamiętał, że to on pomaga wypełnić mi zadanie, a nie odwrotnie. Zapewnił mnie, że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, a następnie próbował powiedzieć parę ciepłych słów o mojej kampanii dla Clovergreen, co tylko doprowadziło mnie do śmiechu, pochlebca, ale czegóż można spodziewać się po człowieku, który potrafi oczarować jednorożce? Okej. Okay. Tym razem mamy jeden zamek. Mapa duża nie jest, ale trochę większa niż ostatnio, widzę. No i mamy Clancy'ego, no i Gem ma tutaj 10 poziom, Clancy ma poziom 7, ma znajdowanie drogi, logistykę, fajna postać. No w sumie racja, znaczy to w sumie racja. To może zróbmy tak na razie, że niech on podaruje swoją armię, okej. Okay. Zainwestujemy najpierw w armię tym razem, troszkę inaczej niż ostatnio, ale wydaje mi się, że to może być słuszna decyzja, więc zobaczymy. Dawaj i się nie poddawaj, hehe. O, tego od razu bym się tak nie pchał tutaj. Co nie, nie ma co. Tam jest, chociaż nie, no tartak to by się przydał, wiecie. Trzeba spróbować to miejsce ogarnąć. No nie, co to ma być za strata? No jaja zrobicie? No nie. No nie, no dolecieli, serio? Toż to kpina. No i głupia strata, wtedy straciłem tylko centaura, a tutaj... Ajajajajaj, no na tych też trochę ciężko może być, ale powiem szczerze, że przydałoby się od razu zdobyć, wiecie, wszystko co potrzebne. No zobaczymy. Winona, witam serdecznie. Hej! Dobra, jakby tak jeszcze... Słuchajcie, no tym razem się posłuchałem waszej rady. Ulepszymy sobie od razu tutaj oczywiście wysokie elfy. Wydaje mi się, że to będzie dobra inwestycja i mała strata. Dobra, taką stratę jestem w stanie przyjąć. To może być jeszcze. O, i przejmij to, żeby to już w tej turze było. Pięknie. No i troszkę złota się przyda. Według Sandro, amulet grabarza znajduje się na północ lub północny wschód od zamku Cliff Tree, strzeżonego przez hordę upiornych smoków. Okej. Rozumiem. Ty pójdziesz w tym kierunku. Tylko że tutaj to tak trochę niebezpiecznie. Troszeczkę. Tutaj, o, jest zamek. Tu nie przejdziemy dalej, przynajmniej na razie. Ale dobrze, zbieraj co możesz, to najważniejsze. No i może teraz zainwestujmy w końcu w radę. Teraz możemy. Tam już się ktoś kręci w okolicy. Dawaj na nie. No i no, te centaury to tak w ogóle bez pomyślunku, moi drodzy, no bez pomyślunku, no. Kurczę, nie bierzemy tak dużo. Przydałby mi się jakiś taki czar obszarowy, jeżeli chodzi o damage. Na razie nie mam. No ale to jest fajne, to jest naprawdę fajne. Dobra, te się powolutku przesuwają w moim kierunku. No dobrze. Te i tak nie dojdą. W sumie nie ma co panikować. No i nie zabiłam nikogo. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Mam kulę ognia? Ej, mam kulę ognia? Co, ja ślepy jestem? Wydawało mi się, że... A jest kula ognia w sumie. Kurczę, rzeczywiście.
Ajajajajajaj, no racja, co racja, to racja. Dobra, idziemy tutaj. Trzeba toczyć te walki, no co to ma być, kurczę. Te są na szczęście wolne, więc wiecie, one za szybko tutaj do nas nie dojdą. Tylko, no właśnie, o dobra, o, to jeszcze żeby ten poszedł tutaj. No i nie poszedł. No ale dobra, kula, oaj, nie stać mnie za bardzo. Lipa. Dobra, strzel. Kurczę, to jest mocne. Czemu nie używam masowego spowolnienia? W sumie nie wiem. Wolę zadawać damage na razie, ale macie rację, to spowolnienie bardziej się może nadać. Coś w tym jest. Oj. No dobra. Dobrze się na nich skupili, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że się na nich skupiliście. No. Dobra, no 6, no. Coś zawsze stracić musimy. Dobra, chwila prawdy. Czy to jest, słuchajcie, warte uwagi w ogóle? Bo nie wiem. Nie. Moim zdaniem... nie za bardzo. Niestety. Ten tartak fajnie byłoby zdobyć, no ale... powiedziałbym, że wszystko w swoim czasie. No nie, to mi... Ej, nie, czekajcie. Chwila. Gdzie mi zapisuje te save'y? No nie, no nie chcę mi się jeszcze raz walczyć z... Zaraz, jak się nazywała ta misja? Ojejku. Przypomnijcie mi. Tutaj te save'y to dziwnie działają. Chyba szukając amuletu. Bo to na... Dobra. To robimy tak. Szukając amuletu. I na dwójce to było, już po pokonaniu ich. Tak jest, no dobrze, teraz jest okej. No i prawidłowo, że tak powiem, prawidłowo. O, siema Mateusz, 10 maja o godzinie 18 wystartowała na Steam w fazie wczesnego dostępu gra pod tytułem Song of Conquest. Kosztuje 7 zł gra, oferuje taki sam klimat co Heroes 3, recenzje ludzie są pozytywne. Słyszałem o tej grze, myślę, że kiedyś ją ogarniemy. Znaczy nie wiem, czy będę czekał, grał w fazie testów, czy po prostu po, już sobie nie ogarnę tego, no zobaczymy. Ale też słyszałem dużo fajnych opinii, więc trzeba o tym pomyśleć, ewidentnie. Oj, walczą. A dobra, no już chcę to mieć. Nie będę aż tak żałował. Chociaż czy nie będę tego żałował? Zobaczymy. Dobra, na razie w armię bym poszedł jednak, wiecie? Zmieniam zdanie co chwilę. Zmieniam zdanie, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, z ważkami może się spróbujemy. No, można było. Troszkę pieniążków wleci. Ty zbieraj też tutaj co nieco. Żeby tu było trochę tych jednostek do rekrutowania. Wszystko się przyda. Wszystko potrzebne. Dobra, wrócimy się do zamku, bo będzie trzeba nieco zrekrutować trochę tej mojej armii. Ty się na razie... chociaż nie, on się ruszy, tylko on będzie... o, tutaj stał jak coś za chwilę. A jeżeli chodzi o budowanie... dobra. To co? Ulepszamy tych. Stać mi chociaż na wszystkich. No tak. Taka chwila niepewności, takie stać? No chyba. Dobra, spróbujemy sobie w ogóle też otworzyć przejście tutaj. No nie wiem, czy to jest dobre, ale się przekonamy. O, siema Donica, witam. Siemaneczko. Obiecana seria jak z temtemów. Ej, temtemy będą. Zobaczycie, temtemy będą. Jeszcze będziecie mówić. O, rzeczywiście, dobrze powiedział. No nie. No nie. To ja czarów nie mam? No tak, no bo nie mam gildii zbudowanej. No 200 IQ normalnie. Okej. Z tych celów można zrobić chytry plan. Ustaw 3 cele. Zakup, że zdałem z 5000 z innego po 300. Zobaczysz, że cel pierwszy zostanie spełniony najszybciej. Nikt nie powiedział, że zagrasz. No, to jest myśl. To jest jakaś myśl, słuchaj. Tak można pomyśleć. Dobra, na razie bijcie w nich. Ile możecie. No już załatwcie te wampirki nieszczęsne. Ilu ich tu zostało? Dwóch jeszcze? Serio?
Serio, serio? No nie, no jeszcze się trzymają, dziadygi jedne. No ale dobra, zablokowałem sobie tych, więc jest dobrze, słuchajcie, jest naprawdę okej. Nie będę narzekał. Czemu nie mogę stąd zaatakować? Dobra, nieważne. Skąd zaatakuję? Ważne, że zaatakuję. No, leczycie się coś tam, cwaniaczki, ale niedługo, niedługo. Pięknie, mocny atak, o to chodziło. No i został jeden. Będzie miał ruch, ale to już nieważne. No i pięknie. Taktyka. Kurczę, chyba zainwestuję w taktykę. Już tylko 7-9 dni. No wiem, Radar, siemaneczka, wiem, wiem. Ej, wiecie co? Nie wiem, czy nie zainwestować w taktykę. Jak myślicie? A, już zainwestowałem. A, dobra, zainwestowałem. Przez przypadek, nie chciałem klikać. Masakra. Dobra, przyjdź tutaj. Jeszcze idź tutaj. Skończy się na tym, że Just Dance będzie grał Mody Judy. A może tak być? Słuchajcie, może tak być. Ej, są jeszcze podziemia też, dobra. Dobrze pamiętać. Targowisko. Nie no, trzeba zacząć zarabiać, bo mamy problem z pieniążkami. Niestety. Coś tak nie najlepiej z tymi pieniążkami nam idzie. Tutaj jest zamek, nie do końca ten, który bym chciał. Dobra, straty niewielkie. Bez strat. No zawsze coś tam zarobimy jednak. Jakieś małe, bo małe, ale pieniążki wpadną. Tutaj też trzeba by zaraz zrekrutować jakąś armię za jakąś chwilę, jak będzie możliwość w ogóle. Tutaj kuźnia. No a tutaj oczywiście inwestuj... A, no nie stać mnie. Nawet na to mnie nie stać. Masakra, ale bieda z nędzą. Oj, na tych to bym jeszcze nie szedł. No. Kamieniołomy. O! Przyłączają się, strzelają. Idealnie, idealnie. Dziękuję bardzo. Powoli zaczynam czuć się w bastionie jak w domu. Przyzwyczajam się nawet do smoków. Jedynie drzewce wywołują we mnie pewne poczucie niepewności. To nic osobistego. Są bardzo mili. Tyle, że przypominają mi o przeszłości, o której wolałabym raczej zapomnieć. Nie widziałam chodzących drzew od kiedy byłam małą dziewczynką. Okej, dobrze wiedzieć. Właśnie, spowolnienie, macie rację. Ciągle zapominam, że to mam. Bo mam, prawda? Spowolnienie. No jest, no oczywiście, że tak. Zmniejsza zasięg wszystkich oddziałów. No oczywiście, że jest. Dlaczego mam tak mało tej magii? Dobra, nie chcą walczyć. Który mam w ogóle level 11? Czyli mogę jeszcze wbić parę poziomów. 4 w sumie łącznie. Może przyłączą się. Biorę. Może i trzeba płacić, słuchajcie, ale ich sobie ulepszę, więc... Znaczy nie, to już ci ulepszeni byli. No to super. Tylko, że nie stać mi na nic, ale okej. Było i tak powiem szczerze, że było warto. O, jeszcze ci niech się przyłączą. No, dyplomacja chyba robi swoje, moi drodzy, i dodatkowo płaszcz ze smoczek skrzydeł. Bardzo dobry przedmiot. Tak jest. O to chodziło. W końcu zaczynamy tutaj się dorabiać powolutku. Chociaż na ratusz wciąż mnie nie stać. Dobra, może w kolejnej turze będzie. Stanę się trochę bogatszy, co nie? A kiedy Lego? No myślę, że też będzie w tym tygodniu. Jeszcze nie wiem kiedy dokładnie, ale myślę, że będzie. O, tu coś jeszcze jest. Przydałaby się też ta kopalnia. O, i dajemy w ratusz. Cudownie. Tam się gdzieś wróg czai, no ale dobra, no to jakby... Dobra, nie walczymy. Jak nie ma potrzeby, to na razie bym wolał z wszystkimi nie walczyć. W Cytadelę inwestuj. No dobra, pozbieraj po tysiaczku dodatkowym. Zamek, super. No i teraz pytanie, nie no słuchajcie, trzeba iść tutaj, no co do tego wątpliwości nie mam, tylko może chociaż sobie jakąś tam armię ogarniemy, małą, bo małą, ale no ja to w sumie tatu niewiele kupię, no niestety. Niestety, no nawet chyba nie warto w to, już lepiej chyba sobie kupić, kogo tutaj mogę, no niedużo mogę niestety. I teraz tak, pójdziemy po parę fajnych rzeczy, jest i Miron, późna godzina streama, to i Miron wpadł, siemanko, siemaneczko. A my tutaj... O, moi elficcy zwiadowcy właśnie donieśli, że na północnym wschodzie przebywa nekromanta. Kto wie, może kręci się w pobliżu amuletu. Zwiadowcy mówią też, że terroryzuje i zabija mieszkańców okolicznych osad. Przyniosę wieczny spoczynek każdej nieszczęsnej duszy zamkniętej przez nekromantę w umarłym ciele. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
Czekajcie, no tutaj są... Kurczę, te dżiny mogą być mocne, ale no kusi zdobyć. A, i tu na to mnie stać, tylko widzicie, trzeba zarobić niestety. Może zaoszczędzimy troszeczkę. No, może przyoszczędzimy, wiecie? Chciałbym już to mieć. Są jakieś inne... zaczynamy po złej stronie barykady. Wiesz co, Locker? Jest ten Pokémon Rocket Edition czy coś takiego, ale tak to z takich haków to chyba nie. Przynajmniej ja nie kojarzę. Dobra, z dżinami nie walczę, one są za mocne. I tych to... No, chciałyby się przyłączyć, ale nie. Strzelają, więc nie walczymy. Tu zdobywamy, mamy nowy zamek. Znaczy, nasz zamek, więc się przydam. Czyli do 10 tysięcy. Troszkę to zajmie. Znaczy nie, o, już mam 10. No dobra, słuchajcie, mając kapitał, to już zaczynamy zarabiać prawdziwe pieniądze. Więc życie staje się piękniejsze. Idziemy tutaj, może walcz z nimi. A czekajcie. Wysokie umiejętności taktyczne, no tak, no wiadomo. Ja i moje umiejętności taktyczne, jakże. Dobra, użyjmy w końcu raz, czemu by nie, spowolnienie. O, chociaż oni są chyba i tak dość słabi. Nie no, coś tam wytrzymują. Nie są jednak tacy słabi, jak myślałem. No ale spowolnienie to jest coś pięknego, no ludzie. Tu mamy pewny strzał. Oj, leżą. Inaczej być nie mogło. Nawet jak mają dodatkowy ruch, to naprawdę na niewiele się zdaje. Nie no, spowolnienie będziemy używać. Powiem tak, przydałby mi się jeszcze jakieś inne fajne czary, no bo mamy tak, mamy ziemi, mamy wody, jeszcze wiatr by się przydał. Wiecie co, chyba sobie na razie nie będę dawać tego, znaczy ona jest pod magię, w sumie ta moja bohaterka. Tylko, że mamy dwa sloty na umiejętności, a chciałbym, żeby się trafiła magia powietrza. No ale chyba warto, słuchajcie, ten talent magiczny zainwestować jednak, no jak będziemy dużo nawalać z tych czarów, co wy na to? To nie jest głupi pomysł chyba. Dobra, dajemy w to. Czy będę żałował? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Oho, ten zamek trzeba rozwinąć, ewidentnie. Ewidentnie. Dawaj karczmę. Zobaczymy, bo nie wiem, ciężko powiedzieć. Tu mamy tylko grupkę i chcą się przyłączyć. No wiem, że morale mi zmniejszą, ale to są wampiry, lubię wampiry. Będą nasze. Dobra, mamy od razu plus 4 do ataku. Piękny boost. Ej, ja tu nie byłem, prawda? Ej, no to zobaczylibyśmy, co... czyli już nie mam szansy na magię powietrza, bo dałem talent magiczny. Dobra, no nic, słuchajcie, no nic, będę leciał w spowolnienie i coś zrobimy pod magię wody, jakieś blesy. Myślałem, że jeszcze mam jakiś slot, no ale dobra, talent magiczny też się przyda, może tej taktyki będę żałował, no nie wiem. Liczę, że sobie jakoś poradzimy, mimo tych nie do końca zaplanowanych tutaj ruchów, bo nie o to mi do końca chodziło, no ale... Cóż, musimy żyć z tym, co mamy. O, rozbudowujmy lepiej zamki. Na tym się skupmy. Dziś otrzymałem od Sandro bardzo interesujący list. Chyba przekonał swego mistrza, że jestem godna zaufania i można powierzyć mi całą historię. Wygląda na to, że Etrick zajmuje się czymś więcej niż tylko badaniami. Wierzę, że może stworzyć artefakt blokujący nekromancję, lecz potrzebuje w tym celu 3 artefaktów o pomniejszej mocy. Amuletu Karabarza, kaptura wampirów oraz parę butów trupa. Sandro obiecał mi więcej złota za znalezienie 2 kolejnych artefaktów, gdy już uporam się z odzyskaniem pierwszego. Moi drodzy, nagroda najgłupszej bohaterki w Heroes 3 należy do Gem. Ewidentnie. Odpisałem Sandro, że projekt Etricka jest bardzo interesujący i obiecałem, że podejmę się poszukiwania 2 pozostałych artefaktów, gdy tylko znajdę amulet grabarza. Po wysłaniu listu zdecydowałem się, że gdy zakończę poszukiwania, odwiedzę Etricka i przekażę mu pewną sumę na wsparcie jego pracy. Jestem z całej duszy oddana wyznawanym przez niego wartościom. To jest twarz niezmącona inteligencją. Naprawdę. Czy ty słyszysz, jak te artefakty nazywają się? Naprawdę. Weź ty się, Gem, walnij w czoło. Nie, no to są jakieś jaja. To była nauka czarów. A, no tak, przecież to była nauka czarów, oczywiście. Nie wiem. Nie pytajcie się, nie rozumiem tej kobiety. Jak można takie coś odwalać? Co się dziwi, skoro ta blondynka? Ale to jest blondynka na pewno? W sumie cholera wie, to są chyba włosy blond wystające. Nie wiem, w sumie nie wiem. Ale naprawdę, dajcie spokój. Zupełnie jak Balnebek z obozu na bagnie. No, siema Pablo, w ogóle witam. Nie, no dajcie spokój. Co to ma być w ogóle? Co ona sobie myśli? To ja nie wiem. O, drewna mi zaczyna brakować. Jeszcze tego nie było.
Aha, cudownie, cudownie. Wiecie co, już chyba sobie ulepszę to, bo mnie denerwuje, że mam cały czas tego jednego nieulepszonego, no. Nie lubię, jak takie coś się dzieje. Ale widzicie, za dużo to ja tutaj nie porekrutuję. Dobra, ale dasz radę? Dobra, okej, okay, niech będzie. Niech będzie, tu musiałbym walczyć z tymi. A czy mnóstwo, o kurde. Dobra, czekajcie, czekajcie. Ej, ja mogę kliknąć to zakończę ankietę, żeby mi się nie wyświetlała, bo czatu nie widzę. Hunter, wiesz co, moja żona to samo mówi, jak wchodzi na streama. Takie, po cholerę ty dajesz te ankiety, nic nie widać. Nie wiem, znaczy da się chyba kliknąć i jej nie będzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle siemano, siemano. Ej, ankiety są fajne. Co wy chcecie? Dobra, bijemy. Ładnie, 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 ładnie. Ale miałem dać spowolnienie, a nie to. Kurczę, pomyliło mi się. Ojejku, widać, że moje morale jest fatalne. No, miałem dać spowolnienie. Oczywiście coś pomyliłem, no ale dobra, no niech już będzie. O, ładnie. Nie, no dobra, spowolnienie mi niepotrzebne. Widzicie, co ja robię. Przecież to jest easy. Dawaj, Hunter, dawaj, dawaj. Kamil, siemaneczko. Nie trzeba dać like, dokładnie. Gameplay Heroes, lubię tę serię tylko z powodu tych... A, no, no, Donica, szanuję, szanuję. Bierzemy to i tutaj będzie jeszcze jakaś tarcza, więc same fajne rzeczy, a ja cały czas jestem biedny. Wysłałem wiadomość od Clancy'ego, informując go, że obiecałam Sandro znaleźć kaptur wampira i podtrupa. Ach, masakra, co z tą kobietą jest? Dajcie spokój. Czemu ona nie ogarnia, co ona zbieram? Ale nie, ej Hunter, ty chyba jej nie wyłączyłeś. Ty, ona jest cały czas. Dobra, ty, to działa wszystko, zobacz. To nie jest, myślałem, że to na stałe się wyłącza. Dobra, bierzemy ten zamek. Im więcej zamków, tym lepiej. A ja potrzebuję, wiecie co, ja sobie tutaj zaraz zainwestuję. No dobra, najpierw w Radę Miasta. Dobra. Okej, okay, ja chcę tartaki. Czy to jest kopalnia złota, dziękuję, tak myślałem, tak się stało idealnie. Kurczę, no na nic mnie nie stać, bida u mnie z nędzą straszna, straszliwa. Dobra, nie walczymy, tartak, więcej drewna, więcej, w bastionie to tylko drewno. Dobra, w ogóle nie zapomniałem, słuchajcie, że tu mamy o takie coś. Ej, wiecie co, może zróbmy tak, że pójdziemy tym bohaterem, licząc na to, że jednak ty byłeś Clancy, no, że jednak Clancy nie zginie. Fajnie by było, ale zobaczymy. Co jest w tych podziemiach? No pewnie jakieś fajne skarby. No, już się zaczyna fajnie. O, to trzeba zdobywać, a jakże. Pieniądze. O, dobra, spróbujemy walczyć. Chciałbym odkryć tego czerwonego... klucznika. No. Nie no, słuchajcie, weźcie mnie normalnie, strzelcie, bo nie wiem, co się dzieje. Godzina 23:15, cisza, spokój, Heroesy. Gra na takie idealne, nocne strumyki, kiedy jest cicho, jest spokojnie, można się wyciszyć. Po czym zjawia się Kamil? Sosień, dawno mnie nie było, więc masz Judy i Zacherowski też. Kamilu, dziękuję ci bardzo. Masakra, nie, no to jest szoki niedowierzanie. Oj, jaka armia. Szoki niedowierzanie, dziękuję. Masakra, dlaczego tutaj tyle tego wszystkiego jest? Ale nie obejdzie się chyba bez walki. Dobra, daliśmy radę, dobra, no okej, okay, może być. Ważne, że mamy to. Nie, no nie pytajcie się mnie, bo ja to nie wiem, nie wiem. Masakra. Przedłuża streama o godzinę, ojejku, wypłata to można, no, no dobra, ja ciągle zapominam, słuchajcie, że dzisiaj 10. Masakra. Ale nie no, słuchajcie, ja to bym chciał, tylko powiem wam jedno, ja ostatnio ledwie wyrabiam się z nagrywaniem odcinków z Pokémon X, co zresztą widać, bo nawet poki nie zawsze są wytrenowane, więc dzisiaj jakbym nie skończył o czasie, to bym niestety by wyszło, że znowu bym po prostu nie nagrał, no na razie nagrywam wszystko, jest idealnie, wchodzą codziennie odcinki. Więc chcę to kontynuować do końca serii, więc trzeba. Masakra, ale wiecie, no tak, no kurczę, z Heroesów tam, uwierzcie mi, w Heroesów tam mógłbym grać i grać i grać. I byłoby spoko, no ale no...
Kurczę, no nie można, tak, no nie można. Czekajcie, tu jeszcze tych trzeba będzie rozwalić, żeby sobie odblokować jakieś szybsze przejście. No, postaram się przynajmniej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? A, bo tu nic więcej nie ma, to tu mogłem od razu wejść po te kopalnie. Kurczę, te kopalnie fajne, no i klucznik. Same dobre rzeczy. Okej. A, no zniszczator nadrób, bo troszkę się działo, słuchaj, pod koniec. Troszeczkę się działo. Dobra, dawaj na niego, nie walczą. No i dobrze, który mamy poziom? 13, czyli jeszcze dwa poziomy. Nie no, słuchajcie, muszę ruszać gdzieś na północ. No to jest konieczność. Konieczność. No, ale jestem biedny ogólnie. Niestety nie jestem w stanie tu aż za dużo zrobić. No jeszcze kupmy sobie ratusz, no coś tam pozarabiajmy. A wiecie co, ja muszę wejść tutaj i przeczekać co najmniej jedną turę. Co najmniej jedną, żeby no jednak jednak wiecie co zrobić, naładować trochę tej many. Bez many będzie ciężko. To jest, wiecie co, jakby to powiedzieć, bez gildii nie ma many. Bez many nie ma czarów. A bez czarów nie ma czarów. Jeden z elfickich zwiadowców rozmawiał z okolicznymi wieśniakami, którzy kilka miesięcy temu widzieli grupę upiornych smoków. Może smoki wraz z amuletem ukryły się pod ziemią? Może. Kto to wie? Podsumowanie odcinka Electavair. Hehehe. To będzie ciężki dzień w pracy, byłbym wcześniej. A, no rozumiem, rozumiem. No, Abix dobrze mówi. Wtedy by do rana były streamem. A wiecie, gdybym miał taką możliwość, to no ale... Ale wiecie jak to jest, no niestety chciałoby się coś zrobić, cały czas streamy i w ogóle, ale no, no nie da się aż tak dobrze, nie da się. Ło, panie drogi, co tu się dzieje? Interesting, o kurde, dobrze, że mam pierwszy ruch, ale dobrze, że mam pierwszy ruch, spowolnieniem. To może mi uratować życiem. Naprawdę. Liczę na to po cichu. Ale zaraz zobaczymy. No serio, ale mam nieszczęście, niesamowite. Niech one sobie chociaż troszeczkę podlecą, ale widzę, że im się za bardzo nie chce latać. Ale spokojnie, na takich cwaniaczków to ja mam swoje sposoby. No, będzie ciężko w tej walce ogólnie coś zrobić. Chociaż teraz mogę nawalać... w sumie to kula ognia może. Tutaj, o. Ta kula ognia to nie ma takiego walnięcia niestety. Szkoda, ale nie mam. Dobra, ci nie zdążą podlecieć, więc w pierwszej kolejności załatw tego. Kurczę, to morale jest do niczego. Dobra, pięciu tych. No nie wierzę, to tyle, co bym chciał. Nie no, z czarów trzeba błyskawice, bo tu nic innego, słuchajcie, nie jest dobre, serio. No to też nie jest idealne, ale no... Okej, okay, może być, może załatw już tego, uda się? Uda się, pięknie. Dobra, teraz wampiry. No nie, tylko nie to. Tylko żeby ci nie tracili ruchu, no najgorzej. No i dobra, poblokują mi tych, ale może załatwimy go, pięknie. Nie no, i tak dobrze przeprowadzona walka, bym powiedział, mimo tych nieszczęść niesamowitych. No nie wierzę, ale morale. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Dobra, leżą. Ale straty teoretycznie nieduże, więc raduje się wielce. Nieźle przeprowadzona walka, bym powiedział, wiecie? Całkiem przyjemnie. Cień śmierci to moja ulubiona kampania i prawidłową. Czy zrobię Tunkar? Tunkar? Nie wiem, czy znam tę grę, szczerze, nie wiem. Hej, ogólnie to nigdy nie grałem w Heroes, ale myślę, że ta gra jest do ciebie tak sentymentalna jak dla mnie Age of Empire, wszystkie części. Myślę, że tak. Ja znowu w Age of Empire za bardzo nie grałem za dzieciaka. Znam tą grę, kiedyś tam jakąś miałem część, nie pamiętam już którą. Ale no, coś tam się grało. Kiedyś, tam przez chwilę. Wiecie co, ja to w gildię bym poinwestował, może jakieś fajne czary będą, no nie wiem. Ale ogólnie... Ciężko z wszystkim. O, tydzień motyla. Motyla noga. Ojejku, czerwone smoki. Toż was coś z jaja robicie za mnie, że czerwone smoki wylatują. Dobra, dawaj tą gildię. Pytanie dnia. No nie, no tutaj też nie można mieć czwartego poziomu. No przecież to są jakieś żarty. Jak ja potrzebuję.
Au. Au. Mocni. Kurczę. Jak wrócimy tutaj. No dobra, zdążę, może zdążę zareagować, no ale nie wiem. Może być ciężko. Może być troszkę ciężko. Dobra, ten będzie musiał ruszyć troszeczkę do boju też, wiecie. Musi tutaj chronić te moje tereny. A ten zamek niestety stracimy. Nie. Szok i niedowierzanie. A ten sobie przeszedł, no tak, oczywiście. Ten idzie z tej strony, ale w sumie nie będę wymieniał armii. Niech stanie i tu gdzieś zablokuje to przejście. Tam się bawią w jakieś wymiany armii. Tego dalej nie mogę dojechać, jak na złość. Pewnie zaraz zajmie mi główny zamek, czy coś w tym stylu. Pewnie tak. Ajajajajajaj, tak być nie powinno. O! Dobra, inwestuję, też on może mi zaraz coś tu zabrać. Ostatniej nocy, gdy zakładaliśmy obóz, stanął przed nami stary druid. Powiedział, że Clancy i burmistrz Delino wiele mu o mnie mówili, więc zapragnął się ze mną spotkać. Coś w jego sposobie bycia sprawiło, że natychmiast go polubiłam i przegadaliśmy całą noc przy ognisku. Był bardzo ciekaw różnic między magią czarodziejów i druidów, a szczególnie interesowali go moi nauczyciele. Gdy zaczęłam mówić mu o mojej instruktorce Amandzie, zdałam sobie sprawę, że druid emanuje takim samym jak ona spokojem jego oczy wyrażają podobną akceptację. Mile rozczarowałam druida, mówiąc mu o tym, ale nie chciałam już więcej powiedzieć o Amandzie. W obecnych czasach nie można za bardzo ufać obcym, pomimo tego, że następnego ranka pozostaliśmy w dobrej komitywie. Okej. Kurde, no jak mi ucieka ten nekromanta. Jak mi ucieka. Co tu się dzieje? Podbijam? A co się podbija? Czekajcie. Odnowił mi się wspornik, to dziś się pojawiło, czy wczoraj poza streamem. Wiesz co, do nica nie pamiętam. Nie wiem, czy znaczy wczoraj streama w ogóle nie było, więc... Ciężko powiedzieć, tak oglądam ten stream jak zawsze z Heroes, nigdy nic nie rozumiem, zresztą jak w Diablo. Rozumiem, nekromanci są najwredniejsi, bo lubią uciekać. No, dajcie spokój, to naprawdę denerwuje. Mów ta co chce, ta denerwujące to, no ale dobra, no już chyba teraz go dogonię. Patrzcie, on tam coś rozwalać potrafi nawet. No nie, no nie, no nie dogonię go. Na razie, Artusa, na razie. Co teraz, co teraz? Nie, no tutaj to jest za duża armia na razie. A może, słuchajcie, może nim wejdziemy tu i zobaczymy, co się tu kryje. Nie, no po prostu denerwujesz mnie, typie. Dobra, atakujemy. Wróg uciekł. A nie dałoby rady go dogonić jakoś? Nie wiem, może. Nie, no raczej marna szansa, że go dogonię. Jak już ucieka, to ucieka, no. Spowolnienie, jak jestem tak blisko, czy to ma sens? Raczej nie, ale okej. Tunkar gra dzieciństwa? Ja nie wiem, słuchajcie, czy ja pamiętam tę grę. Ja muszę sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda, bo... Może ja kojarzę ją? Ej, czekajcie, muszę zobaczyć Tunkar, co to było, bo po prostu jakby gdzieś tam w głowie... Zaraz, czekajcie, muszę to zobaczyć, chwila. Tunkar. Może ja w to grałem? Ja w to grałem za dzieciaka, o kurde, kojarzy to. Masakra, z głowy mi wyleciała ta gra kompletnie. Okej. Ej, serio, jakoś tak... Gdzieś tam, wiecie, człowiek w głowie coś ma, ale... Jakoś zapomniałem o niej. Masakra. Ach, pamięć szwankuje. Dobra, ładnie oberwali, ale on ucieknie na pewno zaraz. No, jeszcze aż mnie zadziwia, że jeszcze nie ucieka, no ale to dobrze. Aha, wiedziałem, że to się stanie, wiedziałem. Oddawaj moje kamieniołomy. No to co? To oni tędy przechodzą, no ciężko będzie to sforsować, prawdę mówiąc. W miarę ciężko,
Ale fajnie, że będę mógł mieć smoki. No ale, no właśnie, gildia, moja gildia Moi drodzy, odesłanie nieumarłych. Wow, wow, wow. Idziemy do zamku. Idziemy do zamku. Chyba dostałem w końcu to, z czego tak bardzo potrzebowałem, bo tego czaru nie miałem. Na pewno nie. No słuchajcie, słuchajcie, w końcu się nam trafiło coś dobrego. Jeszcze kopalnia złota, no. Pięknie, no dziękuję. No tam nie, na razie bym się tutaj nie pchał. Chociaż to jest tylko paru, to może pchajmy się tam. Zamiast tam przechodzić. No nie wiem, nie wiem. Ciężko powiedzieć, słuchajcie, ciężko powiedzieć. No może i pozbawi mnie wampirów, ale wiecie, przeciwnik będzie tracił całą resztę masy i w ogóle dobrze będzie. Dodamy tam temu wampirce najwyżej. Ej, nie no, jest pięknie, jest dobrze. Ej, ale to bym jeszcze chciał. Już mieć smoki ulepszone. Dobra, nie no, chcę mieć smoki, dawać mi smoki. Już chcę je, nie będę czekał. Tak jest. Tylko że jeszcze trzeba je zrekrutować oczywiście, no to jest inna sprawa. Clancy odpowiedział na moją wiadomość, pisząc, że również chętnie pomógłby Eletrikowi, ale najpierw musi odwiedzić swego pana, Lorda Fayette. Clancy sądzi, że Lord Fayette wyda zgodę na dalsze poszukiwania, jeśli tylko nie będą one drażnić Eratyńczyków. Okej. Okay. Aniżej napisane zniszczenie nieumarłych. Czekajcie, zaraz zobaczę, chwila. Ej, zaraz, bo to były dwa różne czary. A nie, w sensie, że... A no tak, właśnie. Ty rzeczywiście. Masakra. No to jakiś błąd chyba. Jakiś błąd im się wkradł. O, no prawie wszystkie. Jeszcze jednego smoka mogę zrekrutować. Chcę wszystko. Co? A, no tak, bo to dwa potrzebne, a nie jeden. Okej, okay, drogie te smoczyska, kurcze. Ale dajcie spokój. Będzie dobrze, będzie dobrze. No pozbędzie, no wiecie, zostawimy sobie tylko jednostki z tego zamku. Niech tak to właśnie wygląda. I o dobra, 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 może dajmy sobie strzelców gdzieś po środku. Nie, strzelców to może w tą. Tak, żeby był, ci strzelcy, wiecie, byli w miarę otoczeni przez takie jednostki. No dobra, będzie okej. Ja bym poszedł chyba na smoki, wiecie. Tak sobie myślę, że... Dobra, ty to czekaj gdzieś tutaj, o, poprzejmuj co możesz. No to aż głupio patrzeć, że tu wróg w ogóle się panoszy. Judia Glenn, smocz trener, dokładnie. A teraz jeszcze idę pokonać kolejne smoki. Na razie zniszcza to. Miłego wieczoru w takim razie. Hej, hej, hej. A, no i dlaczego tego zamku... A, no tak, no nie ulepszam, bo kurczę, wszystko drogie. Wszystko kosztuje, ale no nie, no trzeba to... No, ho, ho. Dobra, tamtej, on wydaje się być takim w miarę mocnym wampirem. A przynajmniej taki się wydaje. Dobra, słuchajcie, co ty możesz dać? To możesz dać, to, idealnie. Co to robiło? Zdrowie, dawaj. To co to robiło? Magnę, dawaj. A o, a to, to ty będziesz zbierać pieniążki. Ty będziesz poborcą podatkowym tutejszym. No dobra, oho, wymieniają się armią. Słuchajcie, to chyba jakaś siła i moc widzę w nich teraz będzie. Jaką ty masz armię? No on ma nawet anioły, kurczę. To jest moje dalej, tylko ten zielony to w ogóle nie widać, że to jest mój zamek, masakra. Czekajcie, jak tam z gildią. O, i znowu mamy zniszczenie. Ciekawie. Spróbujemy tutaj podejść, zobaczymy co wróg zrobi, ale coś czuję, że on się teleportuje, no nie wierzę. Albo ma teleportację, albo miejski portal. Dzisiejszego ranka głośne krzyki zaprowadziły nas do małej osady. Niewielka banda wędrujących szkieletów i zombie napadła na wieśniaków, ale dla mojej armii nie stanowili oni problemu. Ostatni szkielet rozjechałem osobiście, przewróciłem go i tak długo kręciłem się w miejscu na moim wierzchowcu, aż pod jego kopytami wróg zamienił się w kubkę roztrzaskanych kości. Przysięgam, że usłyszałem westchnienie ulgi, gdy przywiązana do szkieletu dusza odpłynęła w zaświaty, ale żołnierze dość dziwnie się na mnie spoglądali po tym zajściu. Okej, okay, ciekawie. Natomiast moi drodzy, słuchajcie, moi drodzy, dwie godzinki streamka dzisiaj już za nami. Ja bawiłem się przed nią. Mam nadzieję, że wy również, mam nadzieję, że czekacie na kolejne streamy z Heroesów. No, natomiast moi drodzy, to będzie tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy na tym streamie dzisiaj zagościli. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dzisiaj wspierali, bo taki późny stream, a wy takie rzeczy robicie, że aż szok i niedowierzanie, ale dziękuję wam bardzo.
No i moi drodzy, widzimy się jutro prawdopodobnie na streamie z Pokémon Omega Ruby, więc wyczekujcie. No i może nie tak późno. Zobaczymy. To tyle jednak na dzisiaj. Życzę wam miłego wieczoru. Do zobaczenia do jutra. Cześć i czołem i na razie.